Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live Platformy. Dzisiaj moim gościem Leszek Szurkowski. No Leszek zaskakuje pod wieloma względami, ale o tym za chwilkę. Wykładowca akademicki, świetny fotograf, artysta. No nie przesadzajmy z tym artystą. Artystą się bywa. Bywasz. Bywam, tak. W tym procesie ciągłym od wielu lat, ale o tym za chwilkę, bo no, to jest taki temat, o którym myślę, że musimy porozmawiać. To jest dla mnie całkowite zaskoczenie. Witaj Leszku. No ja witam przede wszystkim wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Mam nadzieję, że wam wystarczy cierpliwości. Zapraszam i dziękuję za uwagę. Jak będziecie chcieli zadać pytanie, to oczywiście piszcie w komentarzu. Dzisiaj mamy bardzo dużo do opowiedzenia i myślę, że tego czasu zabierzemy wam sporo, chyba tak czuję, bo Leszek przyniósł dużo ciekawych materiałów ze swojej twórczej pracy i nie tylko, ale ja zacznę od początku. Pierwsze pytanie, które zazwyczaj zadaję, jest dosyć proste, jest na rozgrzewkę, chociaż my się rozgrzewamy od godziny. Jesteśmy w ogóle rozpaleni do czerwoności. Ale pierwsze pytanie brzmi standardowo. Jak się zaczęła twoja przygoda z fotografią? A wiem, że zaczęła się bardzo wcześnie. No, to prawda. Właściwie bardzo typowo. W domu mój ojciec bardzo dużo fotografował. Było bardzo dużo albumów z fotografią pamiątkową, ale były dwa aparaty na półce w szafie. Mianowicie taki stary mieszkowiec, chyba jakiegoś Zeissa, miał Testar, coś takiego 6x9 z przystawką na filmy zwojowe 120. A oprócz tego był jeszcze Praktiflex, czyli aparat dostarczany przez Niemców w ramach odszkodowań wojennych. To była bardzo prosta lustrzanka z takim obiektywem mięciutkim, Biotar o jasności 2, ogniskowa 58. I między tymi rzeczami gdzieś tam zaczynałem przygodę z fotografowaniem. Więc bardzo typowo z domu, potem jakiś kuzyn przyszedł z jakimiś papierami, talerz w łazience, czerwone światło, czyli żarówka owinięta czerwonym papierem. Po chwili się zajęła ogniem, więc ognisty start z przygodą z fotografią. A potem to już dalej się jakoś toczyło. No miałeś sporo sprzętu. Właśnie przepraszam, bo ktoś napisał, że słabo mnie słychać, a mi właśnie mikrofonik odpadł. Także no już naprawiamy. Już naprawiamy błąd i mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja sobie sprawdzę to. Tak, już jestem. No mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to gdzieś tam było w latach mojej klasy 6-7 szkoły podstawowej. Kiedy zacząłem robić zdjęcia, no najpierw koleżankom, ale to pokażemy może kiedyś, za chwilę jakieś początki, pierwsze przymiarki. Więc to był pierwszy krok fotografii. Wiesz, początki ja osobiście miałem w 8 klasie. Jak mój tata powiedział, że powinienem myśleć o przyszłym zawodzie, to ja się zastanawiałem, co ja mógłbym w życiu robić. Oczywiście nie chciałem się przepracowywać w życiu i pomyślałem, że chciałbym połączyć to, co lubię, czyli sztukę, z taką pracą, która przynosi pieniądze. I wtedy przyszło mi do głowy, że może zostanę fotografem. I wtedy wyciągnąłem ojcu z szafy właśnie Zenita i zacząłem robić pierwsze zdjęcia, ale one były strasznie jakieś takie nijakie. Właśnie fotografowałem głównie kolegów, koleżanki w szkole. Nie robiłem nic ambitnego, a u ciebie no, jestem zaskoczony, bo przysłałeś mi materiały, przeglądam je i tak liczę, że wychodzi, że masz 16 lat i robisz fantastyczne rzeczy, robisz pierwszą wystawę. Tak było? Prawda, to był rok 1966. Ja wtedy już byłem od 2 albo 3 lat członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w sekcji przyrodniczej. I moja pierwsza wystawa w tym jesienią 66 roku nazywała się Zbliżenia przyrodnicze. Dzisiaj trochę podejrzany tytuł. Ale to były fragmenty skrzydeł motyli, chrząszczy, czarno-białe odbitki w formacie 30x40 cm. Częściowo również zdjęcia mikroskopu. A mrówki to było trochę później.
Także to była pierwsza wystawa, około 40 prac. Część z tych odbitek mam do dzisiaj, ale w rozmowach na zebraniach sekcji fotografii przyrodniczej chłopcy kłócili się i zastanawiali się jednocześnie, jak tu sfotografować żywe mrówki. No i oczywiście się okazywało, że to jest niemożliwe, bo to trzeba się położyć przy mrowisku, mrówki gryzą, jest niewygodnie. Nie mówiąc już o jakimś oświetleniu, głębi ostrości i tak dalej. Więc ja postanowiłem, jak to lubię robić na przekór, pokazać chłopcom, że można mrówki sfotografować, ale nie w lesie oczywiście, tylko w studiu domowym. No i tak się zaczęła przygoda z fotografowaniem owadów i roślin. Najpierw za pomocą zwykłych żarówek, a potem lamp błyskowych w domu i w studio. A ty tak chłodziłeś troszkę te zwierzę, robaczki, żeby były grzeczne? Wiesz co, no chłodziłem, bo to była jedyna możliwość jakby uspokojenia i osłabienia motorycznego owadów, bo nie można fotografować owadów martwych, dlatego że każdy entomolog czy znawca owadów rozpozna po oczach, czy ten owad jest martwy, czy żywy. Więc jedyny sposób, żeby troszeczkę zwolnić akcję, to była oczywiście na kilkanaście minut lodówka. Na plan, robimy szybkie zdjęcia i być może czasami coś z tego wychodziło. No wiesz, wychodziło wspaniale, bo choćby patrząc na to zdjęcie, no dzisiaj w czasach cyfrowych, gdzie no, sprzęt bardzo pomaga, łatwo jest też nakładać zdjęcia, ustawiać ostrość i obrabiać to w Photoshopie w ogóle. No, tak, ale mówimy o czasach sprzed 60 tak, prawie lat. To właśnie to wtedy. I w Polsce, to gdzie właściwie nie było niczego. Ja zaczynałem makrofotografię nie za pomocą pierścienia ani makroobiektywów, ale po prostu zwykłej soczewki plus 5 dioptrii, którą się kupowało w sklepie optycznym. Nieoszlifowane szkło o przekroju 60 albo 65 mm. To doklejałem jakimś plastrem na osłonę metalową, osłonę przeciwsłoneczną, nakładałem na obiektyw w zenicie. No i to jakoś tam troszeczkę zbliżało, to nie było makro, no ale prawie. Natomiast mrówki fotografowałem też zenitem, ale za pomocą zestawu pierścieni, który zrobił mój przyjaciel ślusarz. Pierścienie aluminiowe o dużej średnicy. Miałem tych pierścieni w sumie 60 cm, więc wyobrażacie sobie, jakie to było powiększenie. Trudno było w ogóle cokolwiek znaleźć w wizjerze, bo przecież nie było automatycznej przesłony. Trzeba było ręcznie zamykać tego biotara do przesłony F-16, czyli jak ślady obrazu, więc po prostu to była walka z tym, żeby w ogóle cokolwiek uchwycić. Ja pamiętam, że na pierwszym filmie, który robiłem w domu z lampą błyskową Brauna, to była lampa pożyczona od kolegi z Głosu Wielkopolskiego na jeszcze mokre baterie, która miała szaloną liczbę, szaloną moc 50. Dzisiaj malutkie lampki bardzo mają dużo taką, wtedy, tak. taką liczbę. Więc to było trudne, ale możliwe. Na pierwszym filmie, właściwie na 36 klatkach, na jednej klatce była noga mrówki. No ale trening czyni cuda. Za którymś tam razem zacząłem trafiać, więc wyobraźcie sobie, jak to możliwe było. Ta mrówka, która jest teraz, którą pokazujemy, ona po prostu biegła, niosąc larwę. Ale żeby nie było tak łatwo, ta mrówka ma 3 mm długości. Z czego ja potem robiłem duże powiększenia 1,70 m, bo to było fotografowane na filmie NP15, Orwo NP15 albo NP10. To dobra jakość, ale niska czułość. Bardzo niska czułość, ale wystarczająca, żeby zarejestrować obraz przy dużej mocy lampy. Więc tak to wyglądało. I te mrówki w metrowej wielkości na ścianie wyglądały fantastycznie wtedy. No w tamtych czasach tego typu fotografia nie była łatwa, tak jak powiedziałeś. Więc niewielu ją też robiło. Wyróżniałeś się? Wiesz co, no zacząłem być, że tak powiem, znany przez te mrówki. Łącznie z tym, że no gdzieś tam się zacząłem pojawiać oczywiście na różnych wystawach. W Poznaniu odbywały się
co dwa lata Biennale Fotografii Przyrodniczej, Ogólnopolskiej Biennale Fotografii Przyrodniczej. I oczywiście to był taki wehikuł, czy cel, że wiadomo było, że należy przygotować nowe prace, ciekawe prace i tak dalej, i tak dalej. Więc to szło równolegle z działalnością w PTF-ie, z działalnością w Sekcji Fotografii Przyrodniczej, no i z wyszukiwaniem tematów, ale jednocześnie z nauką warsztatu, powiększania, naklejania. Nie było ram, nie było przecież, można było dostać ewentualnie jakieś szyby, ale nie było mowy o ramach, więc ja, będąc wtedy jeszcze modelarzem, wymyśliłem, że nie znosiłem szyb. W związku z tym wymyśliłem, że będę naklejał moje odbitki butaprenem na płytę pilśniową. To dawało ładną sztywność. Brzegi płyty malowałem na czarno i w tej formie to były pokazywane te duże powiększenia. Więc zupełnie jakby nietypowy sposób, jak na tamte lata. Dzisiaj mamy nieskończoną możliwość laminowania, naklejania na różne podłoże, a wtedy nie było niczego. Ale potem jeszcze opowiem o innym sposobie naklejania czy prezentowania prac ileś lat później. W każdym razie na początek to były mrówki, ale jakbyśmy wrócili zupełnie do początku, to pierwsze zdjęcie, jakie zrobiłem, to było zdjęcie motyla. To była zima, motyl nabity na szpilkę entomologiczną, aparat mieszkowy 6x9 cm na film 120 i po prostu jakaś żaróweczka na lampie takiej biurowej i walka z tym, żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić. No tak się zaczęło, a potem to się już potoczyło zupełnie inaczej. Piękne zdjęcia i myślę, że dzisiaj nie jeden fotograf chciałby mieć w swoim portfolio tak fajne, dobre, interesujące kadry. Wiesz, bo temat jest tematem, ale to trzeba jeszcze zacząć mówić o obrazie, kompozycji, geometrii i tak dalej, i tak dalej. I chyba dzięki temu te obrazki są jeszcze dzisiaj do oglądania. Gratuluję jeszcze raz. Powiedz, jak to było ze SPAF-em, bo ty dosyć w młodym wieku wszedłeś do SPAF-u, a trzeba oczywiście powiedzieć tym, którzy nie znają roli SPAF-u w tamtym czasie, że jednak aby znaleźć się w SPAF-ie, trzeba było mieć ogromną wiedzę, przejść egzaminy i członkowie SPAF-u nie tylko mieli tytuł artysty, fotografa, ale także intratne zlecenia. Mogli zarabiać, to był jedyny sposób. Pieniądze. No i były dwie drogi. Można było zostać czeladnikiem. Ja mam dyplom czeladnika, między innymi swoim. No, można było zostać czeladnikiem lub mistrzem fotografii, ale to się odbywało w Izbie Rzemieślniczej. Tak. W tym czasie były trzy związki jakby twórcze, Związek Polskich Artystów Plastyków i każdy, kto kończył wyższą uczelnię plastyczną, jakby automatycznie mógł być członkiem tego związku. Był Związek Polskich Artystów Fotografików, fotografów, i gdzie właściwie nie było wtedy żadnej uczelni, było technikum chemiczne na przykład w Poznaniu i może gdzieś tam jeszcze jakaś pracownia fotografii. I jedyną możliwością dostania się do związku było zdanie egzaminów, tak jak mówiłeś, historii sztuki, historii fotografii, i przedstawienie najpierw jakiegoś portfolio, a najchętniej jakiejś wystawy. Ja miałem to szczęście, że brałem udział w takim eksperymencie, który zainicjował Zbyszek Dłubak. On był wtedy przewodniczącym Komisji Artystycznej Związku. I wymyślono, żeby nie przyjmować pojedynczo i zapraszać członków, czy potencjalnych członków związku na spotkania do Warszawy, ale zorganizowano w Poznaniu sesję wyjazdową Komisji Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. W tej sesji brało udział chyba 12 osób czy 13 osób, nie wszyscy się dostali, ale na czym to polegało? Oczywiście wstępne egzaminy, portfolia, ale myśmy mieli fantastyczną możliwość zrobienia tych 12 wystaw indywidualnych w siedzibie muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie wnętrza, łącznie z klatkami schodowymi, werandami, zostały nam oddane do dyspozycji z jednym warunkiem, że oczywiście nie wolno niszczyć ścian, wbijać gwoździ, dewastować i tak dalej, i tak dalej.
I rzeczywiście ta wystawa doczekała się realizacji. Po tej wystawie mieliśmy egzaminy już w zamku w Poznaniu. I ja pamiętam jedną rzecz. W tych egzaminach brał oczywiście udział Zbyszek Dłubak, ale również Bronek Szlaps. Ale ja pamiętam córkę Dłubaka, która była bardzo piękną dziewczyną i nie wiadomo dlaczego siedziała w tej komisji. Ale nie wiem, czy to miała nas rozproszyć, czy zachęcić. No w każdym razie skutek był pozytywny. To w nagrodę było. To była pewnego rodzaju nagroda. No ja byłem w tym gronie osób, które się, że tak powiem, dostały czy zdały egzamin do związku. To był rok, o ile dobrze pamiętam, 72 albo 3. I od tego momentu mogłem zarabiać fotografią poprzez taką organizację, która się nazywała Państwowa, żebym teraz dobrze powiedział, Państwowa PSP, czyli Państwowe, no nie przypomnę sobie, słuchajcie, nazwy pełnej, pracownie sztuk plastycznych, dlatego że obywatel kraju pod tytułem Polska nie mógł w żaden sposób wystawiać żadnych rachunków ani zarabiać legalnie. Natomiast członkowie związków twórczych mogli to robić poprzez tą instytucję, więc sytuacja była w pewnym sensie genialna. Polegało to na tym, że były cenniki na wszystkie usługi plastyczne, rzeźby, malarstwo, fotografie itd., itd. I klient jako taki nie miał nic do powiedzenia. Do powiedzenia to miała komisja artystyczna złożona z kolegów ze związku. Więc przynosiło się zlecenie, prace wykonane na to zlecenie. Komisja miała oczywiście jakieś tam widełki od rzeczy zrobionej poprawnie czy niepoprawnie do rzeczy zrobionej wybitnie. I ta cena została ustalana przez komisję artystyczną, a nie klienta. Klient musiał po prostu zapłacić. Przelewał pieniądze na konto pracowni sztuk plastycznych, a myśmy czekali czasami bardzo długo na te pieniążki, które były przelane na z kolei nasze konto związkowe. Jak ja opowiadałem tą historię i ten sposób zarabiania na takim zjeździe projektantów w Nowym Jorku, to publiczność mówiła, ale to fantastycznie, dlaczego my nie możemy mieć takiego systemu? I trudno było wytłumaczyć wszystkim, że za tym kryły się inne bardzo duże niedogodności, a to może była jakaś tam wisienka, czy sposób na to, żeby ci twórcy mogli w ogóle przeżyć. Więc to były bardzo różne czasy. Ale dodam jeszcze jedną rzecz. Oprócz Związku Fotografików i Plastyków był Związek Twórczy Lutników. I o ile pamiętam, tam było kilka osób z tym związku, czyli ludzi, którzy produkowali skrzypce, więc to były takie dziwne paradoksy, no ale były. Także ja uważam, że ten okres PRL-u, który oczywiście nie był wesoły, on w pewnym sensie sprzyjał twórcom czy artystom w działalności, bo dopóki się nie podpadło politycznie, czy nie było się na liście skazanych czy podejrzanych, to właściwie można było korzystać nie tylko z darmowych wnętrz galerii, ale również z jakichś no, częstych wyjazdów plenerowych, gdzie państwo zapewniało wyżywienie, materiały i myśmy mieli po prostu tworzyć, więc to jeszcze była niezwykła sytuacja. I czasami płacili, tak jest. Także świetne czasy, tak. Także jedziemy na plener, no, ale nie chciałbym do nich wrócić. Tego płacą nam. Nie chciałbym do nich wrócić. Ale też tak. Z drugiej strony nie żałuję, że przeżyłem coś takiego. No było kreatywnie. Były duże możliwości. Dzisiaj jest troszkę inaczej. No mamy kapitalizm i jednak trzeba się rozpchać własnymi łokciami. Wtedy system wpychał nas chyba do jakiegoś po prostu takiego pociągu, którym razem musieliśmy jechać. Jak ktoś wychylił głowę, no to mu urywało głowy. Tak jest. I go nie było po prostu. Zgadza się. Także tak to wyglądało. Do tego być może wrócimy w dalszej części rozmowy, ale no ja zaczynałem, tak jak mówiłem, od mrówek i roślinek, ale w pewnym momencie, i to głównie chyba w czasie, kiedy
powstał i był pokazywany w Polsce film Powiększenie, który zrobił... Antoniniego, tak. No oczywiście kultowy film, oparty na historii Davida Bailey, który no, dla młode pokolenie, też w liceum, to robiło szalone wrażenie. Ja też wykonywałem taką serię zdjęć a la Powiększenie, po prostu inspiracja. Moi koledzy kładli się w jakichś mokrych liściach w parku przed Uniwersytetem Poznańskim i w nocy oczywiście robiliśmy szybko jakieś tam zdjęcia. Także to też było inspirowane filmem, ale w tym momencie zacząłem rozumieć, że za pomocą fotografii czy medium fotografii można kreować, nie tylko odtwarzać. No, eksperymenty ze składaniem negatywów, małych, dużych, średnich i tak dalej, malowanie osłabiaczem Farmera, malowanie negatywów nowokochcyną. Pojawiły się fotomontaże, tak? Fotomontaże na poziomie negatywowym, potem fotomontaże na poziomie odbitek i tak dalej, i tak dalej. Ale brakowało ciągle takiej rzetelnej wiedzy dotyczącej historii sztuki, czy w ogóle pola działania pod tytułem sztuka. Nie lubię tego słowa, ale tak to było. Więc te trace, które teraz widzicie, to jest właśnie z tego okresu, gdzieś tam 68, 67, 70. To są wszystko montaże na poziomie negatywu małoobrazkowego. Niewiele się tego robiło, brakowało materiału, no ale gdzieś tam powoli ta świadomość zmuszała do działań. I w zasadzie ta droga między wykonaniem takich prac, powiększeniem, a wystawą była bardzo krótka. Nie było problemu, żeby gdzieś to wystawić, wysłać na konkurs. Także to było fajne w sumie, bo nakręcało taką działalność cały czas, że cały rok człowiek coś tam kombinował, miał zabawę, angażował kolegów. Mam koleżanki. Przepraszam bardzo. Bo dzisiaj dużo osób boi się jakby pokazywać swoje zdjęcia, rozmawiać. Oczywiście często są prezentowane na Facebooku, Instagramie, w mediach po prostu społecznościowych, gdzie oczekujemy po prostu lajków. A nie rozmawia się o fotografii tak jak było kiedyś, że ktoś kładł na stół swój cykl zdjęć i czekał na opinię swoich kolegów, koleżanek, co o tym sądzą. Wiesz co, no to były inne czasy, bo po prostu zaczynamy od tego, że nikt nie miał tak zwanego portfolio. Po prostu robiło się odbitki na wystawę. Czasami się robiło odbitki małego formatu, takie jakby przeznaczone do szybkiego oglądania lub do prasy. I na tym się kończyło. No nie było materiałów, nie było pieniędzy. Ja pierwszy raz zetknąłem się z czymś takim jak portfolio w czasie mojej pierwszej wizyty w Japonii. To był rok 81. Byliśmy z wystawą wtedy w Tokio i wszyscy młodzi artyści japońscy, czy w ogóle ludzie, którzy tworzyli, byli zawsze, znaczy będąc na otwarciu, czy w jakikolwiek sposób angażując się w rozmowę, każdy z nich miał przy sobie malutkie portfolio, wizytówkę, mashi-mashi, ale również mógł szybko pokazać, czym się zajmuje, bez długiego opowiadania. Myśmy tego nie mieli, nie było żadnych kanałów, w których można było to pokazać. W zasadzie jedyną rzeczą, to jak człowiek miał szczęście, to reprodukcja w jakimś czasopiśmie czy gazecie, plus wystawa. W związku z tym też niewiele rzeczy, jakby mówię o odbitkach czy powiększeniach, one nie przetrwały, dlatego że gdzieś to się roznosiło, ktoś tam gdzieś tam to ukrył. I dzisiaj jest bardzo trudno wrócić do oryginalnych prac z tamtych lat. Czy te odbitki zostawały w miejscach, gdzie były prezentowane? Bardzo często zostawały, bardzo często znikały. Teraz się pojawiają od czasu do czasu na aukcjach, ale nie te duże prace, ładnie podkrojone, oprawione, tylko tak zwane stykówki lub... Takie prasówki. Takie prasówki typu tam 13-18 cm, 18-24.
No, ale to, a dzisiaj jakie mamy fantastyczne możliwości, jeżeli ty mówisz, że są kłopoty, albo ktoś ma w ogóle, jakby nie wie, jak się za to zabrać, to też świadczy o tym, że no jakby nie nauczył się sprzedawać tego, co robi. I to jest cholernie trudne oczywiście. Sam się tego uczyłem. Myślę, że dużo ludzi boi się krytyki, ale... Ale krytyka, taka dobra krytyka jest konieczna. Tak. Jest absolutnie konieczna. Ja uważam, że właśnie będąc młodym czy początkującym, na pewno ma się wiele wątpliwości, albo nawet nie wiemy, w jakim kierunku idziemy, po prostu robimy coś, tak? Należy to szeroko pokazywać, dobrze mieć mistrza czy mentora, który by naprowadzał, albo wręcz odwrotnie, krytykując, stał po przeciwnej stronie, ale ta nauka sprzedawania własnych pomysłów za pomocą słów lub tego, co się napisze, a nie tylko za pomocą obrazów, należy zacząć, moim zdaniem, jak najwcześniej, żeby będąc na rynku czy potencjalnym rynku, być sprawnym w komunikacji i umieć się sprzedać, ale to niekoniecznie za pieniądze, to nie o tym mówimy. Mówimy o zakomunikowaniu naszych idei czy naszych pomysłów komuś innemu. Ale tego trzeba się nauczyć. Przede wszystkim otworzyć i... No nie wstydzić się. Oczywiście to zależy od charakteru. Są ludzie zamknięci bardziej lub mniej, są ludzie otwarci, są ludzie, którzy mają bardzo duże łokcie i potrafią wywalczyć przestrzenie normalnie niedostępne. No, ale to jest wszystko ludzkie i nie jest to niczym nowym. Zawsze tak było. Jak spojrzymy na w ogóle historię sztuki czy historię działań kreatywnych, to ta konkurencja zawsze była i zawsze zwyciężali ci, którzy potrafili wywalczyć, a reszta ewentualnie doznawała sławy po śmierci. Tak. Warto, słuchajcie, warto powalczyć i się nauczyć tego. Wiesz, większość twórców to wydaje mi się, że to są introwertycy, którzy mają swój świat, żyją w nim. No jak to się mówi, żeby być twórcą, to coś musi być nie tak z daną osobą. Nie w sensie negatywnym, ale po prostu ostatnio słyszałem taki, no jakby w pewnym sensie teorię, czy opowieść o nas, o człowieku jako rzeczy skonstruowanej z trzech przestrzeni. Mianowicie z tej przestrzeni duchowej, fizycznej i kreatywnej. I teoria jest taka, że jeżeli funkcjonujemy w społeczeństwie czy w jakiejś grupie i mamy te wszystkie trzy obszary czy przestrzenie zbalansowane, to jakby wpisujemy się w działalność danego społeczeństwa, ale jakby nie zostawiamy śladu. Jesteśmy tacy po prostu przeciętnie poprawni, wszyscy są zadowoleni, ale śladu najczęściej nie ma. Natomiast jeżeli jedna z tych sfer wyraźnie jakby jest większa czy dominująca, to zawsze kosztem czegoś innego. Na przykład zamiast rozwijać się fizycznie, rozwijamy się kulturalnie czy twórczo. Znaczy nie ma balansu, ale na zasadzie, że jedna z tych przestrzeni dominuje. I to, co dominuje i jest jakby no, okupowane stratą innych przestrzeni, to ma szansę pozostać jako ślad naszej twórczości. Dopieszczajmy to. Mam pytanie dotyczące tego zdjęcia, ono mnie fascynuje. 71 rok. Tak. No to jest jedna z serii takich z góry jakby założonych i przemyślanych. Myśmy wtedy byli na studiach. Część kolegów już po jakichś ślubach. No i pytanie było dla wszystkich aktualne, gdzie mieszkać? Po prostu młodzi ludzie kończący studia mieli duże kłopoty, większość w każdym razie z nich, gdzie zamieszkać z partnerem, partnerką, gdzie zamieszkać po ślubie. I to w pewnym sensie ta seria miała no jakby zwrócić uwagę na to, że mamy może meble, mamy może jakieś tam buty, ubrania i filiżanki, szklanki, ale nie mamy gdzie mieszkać. W związku z tym na zasadzie, no w sumie wspólnej zabawy wśród grupy kolegów i koleżanek wywieźliśmy jakieś stoły, krzesła, kanapy w teren. To jest las
Junikowski w Poznaniu i przez 2-3 dni po prostu szerokim kątem fotografowaliśmy taką sytuację ruchomą. Ale to była też zabawa jednocześnie. Władza się nie obraziła wtedy? No wtedy jakoś dziwnie, nikt nas nie legitymował, nikt nie przepędzał. Był spokój, cisza. Można było to wszystko wykonać. A to, co teraz widzicie, to jest montaż zdjęć, które było pokazywane na Biennale Fotografii Przyrodniczej. Można w to nie uwierzyć, ale tak było, mam katalog. I to jest jakby troszeczkę już zahaczanie o temat ochrony środowiska, czy naszej bytności w środowisku, bo to, szczerze mówiąc, jest oczywiście zainspirowane piciem alkoholu w przyrodzie. Co tutaj widać? Na co tutaj widać? Jakaś żubróweczka chyba. No mieliśmy sporo zabawy. Ale ja już wiedziałem z góry, że robię to po to, żeby pokazać to na wystawie po Biennale Fotografii Przyrodniczej. Nie na temat, prawda? No trochę na temat. No, ale teraz dzisiaj się okazuje, że jak najbardziej aktualnie. Na temat. Tak. Tak jest. A wtedy dopiero raczkowało. Praktycznie co 10 lat moglibyśmy oceniać, jak bardzo się zmieniamy, nasza mentalność, to co kiedyś wydawało nam się naturalne. No bo co 7 lat może nam się krew wymienia, organizm buduje nowe rzeczy. Tak. Być może to też ma wpływ na to, jak funkcjonujemy i o czym myślimy. No pewnie tak. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i mój tata leżąc w łóżku palił papierosa przy mnie. No dzisiaj no zostałby chyba za to zmuszowany. Wystarczy obejrzeć stare filmy amerykańskie czy europejskie, gdzie wszyscy palą. Tak. Nie ma takiej możliwości, żeby aktor nie miał papierosa w ustach. Tak, to było tak bardzo modne wtedy i no, wszyscy palili. Co tam dalej? No dobra, to jest też ciekawa historia, bo to był rok 71, 74. No pomysł po prostu takich dyptyków, tryptyków, jakby notowanie akcji na planie. I ciekawostką tej serii było to, że przez te zdjęcia nie dostałem paszportu do wyjazdu do Francji, do Arles. Miałem mieć stypendium w Arles. Przyjechałem do Warszawy. I podpadłeś władzy. No a władza mówi, no, żadnych wyjazdów na zachód, bo zbezcześciłem chleb robotniczy. No to było ciężko przeżyć. W nagrodę Związek Polskich Artystów Fotografików wysłał mnie na tydzień do Bukaresztu. No tak. No więc, czy mam dalej opowiadać? Otarcie łez do Bukaresztu. Tak. Oczywiście. No, bardzo ciekawe zdjęcia. Ja może zapytam o stronę teraz techniczną. Czy tutaj świeciłeś światłem sztucznym, czy... No, wolałeś słuchaj, używać te zdjęcia naturalne. Były wykonywane w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo miałem duże białe ściany. Zdjęcia robione praktyką z fraktogonem 20 mm, czyli bardzo, bardzo szeroki kąt. Bardzo wysoka czułość, czyli ORVO 27 DIN. Duże ziarno. W czasie wołania jeszcze... Kontrast? Nie, jeszcze podbite do 33. Także żarówka 500 W, jedna świeciła na tło, druga świeciła na temat. Z ręki, flektogon, już nie pamiętam jaka przysłona, pewnie z 8, 11. Wysoka czułość. Ale z tym się wiąże również sposób jakby dalszej obróbki. Mały negatyw, duże ziarno. Teraz wyobraź sobie powiększenia 1,70 m, ile to wymagało kłopotu i czasu w ciemni. Więc ja wpadłem na pomysł robienia tak zwanych masterów, czyli robiłem tak dużą odbitkę 50x60. Przefotografowałeś ją, tak? Białe tło jeszcze było malowane nowokokcyną, pędzelkiem na negatywie 6x9. Znaczy przefotografowałem tą odbitkę na format 6x9 na takim cudownym filmie technicznym NP10. Do tego był specjalny wywoływacz w płynie w takich fiolkach.
on praktycznie był przezroczystym negatywem i przenosił w 100% ostrość. To był film stosowany w jakichś rejestracjach naukowych. Wiadomo było, że czas nie odgrywa roli, więc ja po prostu robiłem odbitki, retuszowałem, przefotografowałem na negatywie 6x9 i potem jak robiłem odbitki na wystawę, to właściwie mogłem robić serię odbitek na rolce papieru, bo na parametry naświetlania papieru w ciemie były identyczne. Więc ułatwienie. Do dzisiaj mam te negatywy. Świetne. 6x9. Bardzo dobry pomysł. Zapamiętam. No w pewnym sensie dzisiaj też to robimy. Opracowujemy tak zwany master w Photoshopie. No przynajmniej ja tak robię. W dużej rozdzielczości, w dużym formacie. I potem dopiero z tego poziomu przystosowuję pliki do różnych mediów. No ale wtedy to były inne trochę czasy. Ale dobry pomysł, ja go zapamiętam, bo też... No ale już nie ma filmu NP10. No tak, jest coraz większy problem w ogóle z filmami, ale coś znajdziemy drobnoziarnistego i niskoczułego. Trafiają się czasami takie perełki. Dobrze, będziemy za chwilkę szli dalej. Powiedz, porozmawiamy chwilkę o sprzęcie, bo obydwaj lubimy te zabawki, a czasami niektórzy też chcieliby posłuchać o aparatach, obiektywach. W tamtym czasie, jak powiedziałeś, praktyka, flektogon... Czysto w skrócie ci powiem tak. Druh. 6x6, tak. Smiena. Ten triplet w smienie całkiem tak ostry. Jest. Bardzo lubię. Zenit. Równolegle z Praktiflexem. Potem Pentax. Potem, o ile dobrze pamiętam, jak wyjechałem do Kanady, to już jeszcze przed wyjazdem do Kanady już miałem Pentaxa, tego najładniejszego. LX, takie czarne, pięknie zaprojektowane aparat. Tak. A w Kanadzie po paru latach jeszcze używania jeszcze Pentaxa, no oczywiście Nikon. Zawsze to było moje marzenie, ale jak to zdobyć, będąc w Polsce. A w międzyczasie w Polsce jeszcze mój ulubiony sprzęt, Praktina FX, nie wiem, kto z was pamięta, taki dosyć wybitny, trudny do zdobycia aparat. Miałem okazję kupić po prostu cały zestaw aparat i 3 obiektywy w komisie fotograficznym. No ale to majątek chyba kosztowało. To kosztowało majątek, no ale gdzieś tam się uzbierały jakieś pieniążki. O ile pamiętam, ten cały zestaw kosztował 1600 zł. A pensja przeciętna wtedy około 2. Więc dużo i niedużo, tak? Bardzo względna sytuacja. No ale jednak warto było ten sprzęt kupić. On był o wiele trwalszy niż dzisiaj, ponieważ no, ręcznie toczone jeszcze różne tak, rzeczy. Ale, wiesz, tak zakładając, dalej, że nie zmieniłoby się na nic, nadal mielibyśmy tą fotografię tradycyjną, nie byłoby fotografii cyfrowej, to takie aparaty mogły być na całe życie. Tak. Na pewno. Wiesz co, jeszcze ci powiem, co mnie męczyło bardzo. Mieszkałem w centrum Poznania, więc były dwie fotooptyki przy Placu Wolności. Ja przechodząc zawsze stawałem przed wystawą i patrzyłem na dwie rzeczy, to znaczy na dwa aparaty. Praktikę 4, która kosztowała wtedy 3200 zł, pamiętam taką rzecz, bo miała taki bardzo ładny, było naciąganie nie tylko korbką z góry, ale jak to się nazywa, takim... No, jakby to nazwać. Naciąganie filmu dźwignią od dołu. Ale nigdy jakoś nie udało mi się tego aparatu kupić. A drugi aparat, na którym się tylko zastanawiałem, ale to mi się i podobał, i nie podobał, to była Exacta. Taki tak, to wyjątkowy dosyć. Wyjątkowy, leworęczny jakby aparat, dosyć trudny w obsłudze, pięknie zrobiony. I pamiętam, wracając do ceny, to kosztowało 11 tysięcy. Złotych, więc totalnie nierealna rzecz do kupienia. No ale straszne, ta przyjemność, nie. Wiesz, oglądania tak. Przez szybkę wiesz, ja robię rzeczy, którą chciałoby się mieć, to chyba wszyscy robiliśmy. W komisie, patrząc na te aparaty, które wydawały mi się w ogóle jakieś nieosiągalne, to tak jakbym dzisiaj wszedł do komisu samochodowego i oglądał, tutaj stoi Porsche, tu Ferrari, i nie wiesz, który wybrać. A tak było właśnie wtedy z aparatami. Ale jednak... Jak,
jak oglądamy tutaj, to widać, że ten sprzęt nie musiał być jakiś wybitny. Dawał radę, tak jest. Ważne były pomysły i ta pracowitość. Wiesz, przypomina mi się, jak Lucjan Dymidowski opowiedział taką historię, że jak był młody i chciał, miał taką grupę znajomych, z którymi chciał porozmawiać o fotografii, oni byli z różnych miast, wsiadali w pociągi i spotykali się gdzieś tam po drodze. Oczywiście. Każdy z nas robił liczne możliwości spotkań, sympozja, plenery, spotkania. Wsiadało się w pociąg, jechało się na drugi koniec Polski, nikt się nie zastanawiał. Trudno, nie trudno, no po prostu tak to rzeczywiście było bardzo intensywnie. Ale jeszcze na sekundkę, wracając do tej praktyny FX, nie wiem jak... Tutaj pokażemy w ten sposób. Do dołu, żeby światło nam... To jest zdjęcie wykonane w 1968 roku w Bieszczadach. Mój brat i koledzy ze szkoły średniej. Zdjęcie zrobione zenitem. Może tak, o. A ja mam na szyi właśnie tą piękną praktinę FX z tesarem 50 mm. Wspaniałe. No cóż, prawdziwi faceci poszli w górę, robią zdjęcia. Ale tak szczerze mówiąc, wiecie co, nie ma sensu się za bardzo zastanawiać, trzeba po prostu używać to, co się ma. Ja pamiętam taką wizytę grupową w studiu Avedona w Nowym Jorku i ktoś oczywiście, zamiast mówić o zupełnie innych rzeczach, czy o oświetleniu, to się zapytał, jakich statywów on używa, a Avedon powiedział, ja nie wiem jakich, ja po prostu, zapytajcie moich asystentów. Oni mi przygotowują sprzęt i statyw, ja po prostu podchodzę, robię zdjęcia, a nie zastanawiam się, jaki to był statyw, czy będzie statyw. I to należy tak właśnie traktować. No tak, bo znowu straciłem mikrofon i mikroport, przepraszam Państwa. I znowu mi się opiął, muszę chyba coś zrobić takiego, żeby nie trzeci raz... No musi się usztywnić. Nie wydarzyła się ta sytuacja. Właśnie jestem jakiś dzisiaj nieskoordynowany. Oby to był ostatni raz. Dobra, co mamy tutaj następnego? Po kromce chleba mamy widelce. A, no więc to jest tak, ten widelec po prawej to jest jeden z tych obrazów czy zdjęć tak zwanych ikonicznych, czyli on gdzieś funkcjonuje niezależnie od czasami nawet mojej wiedzy czy woli. I jak się spotykam z różnymi ludźmi i starszymi i nawet młodymi, okazuje się, że wszyscy oni znają tą pracę i pamiętają jako coś charakterystycznego, co wtedy w danych latach robiłem. To jest 71-74, ta seria z tym chlebem robiona chyba. Te same warunki, salon Towarzystwa Fotograficznego, jedno źródło światła, praktyka chyba, flektogon 4,20. I czyli lubiłeś ten szeroki kąt. Wiesz co, no, to będzie widać też na następnych zdjęciach, że tam jest taki dużo miałem szeroki. Ileś lat, że w zasadzie robiłem wszystko wyłącznie tym flektogonem. Na zasadzie przerysowań, bliskiego podejścia do tematu, to znaczy budowy kadru i kompozycji trochę nietypowych. To, no przez... Wiesz to, jak popatrzysz na Chorowica, który zaczynał karierę w Nowym Jorku, on też zaczynał wszystko od bardzo szerokiego kąta, właśnie po to, żeby przerysować. Tak? Więc coś w tym jest. Duży kontrast, oświetlenie, takie dosyć mocne, tak jak na poprzednim zdjęciu. Tak? Mm-hmm, to jest to samo oświetlenie. Tak? Świetne prace, dosyć wydaje się proste. Ale... Ja te wszystkie prace z tamtych lat mam zrekonstruowane, już przygotowane pliki, wydrukowane w oryginalnych wielkościach, także kiedyś może się też doczekam jakiejś wystawy retro. Ale prace są gotowe. No, myślę, że te prace są tak interesujące, że powinny być pokazywane. Teraz to są takie prace z
Powiedz, przepraszam. Pod tytułem zderzenia. Zapytam proszę. O coś innego. O, właśnie jeśli mówimy o wystawach. Ile wystaw miałeś w życiu? Indywidualnych około 60, a uczestniczyłem w około 160 czy 150 wystawach zbiorowych na całym świecie. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. No myślę, że to jest bardzo dużo. I dobrze, a teraz następne pytanie będzie dotyczyło, co jest według Ciebie dzisiaj najważniejsze dla twórcy? Wystawa, prezentacja w internecie, strona internetowa. Co kreuje tą postać artysty? Artysty to za dużo powiedziane, wiesz? Bo to jest, trzeba bardzo uważać, nie każdy jest artystą, ale ja raczej mówię o ludziach, którzy muszą coś robić, albo to jest rzeczywiście artysta organiczny, albo twórca taki organiczny. Budzi się i w pewnym sensie, niezależnie od warunków, przy braku pieniędzy, z pieniędzmi, on musi coś dalej ciągnąć i robić. To jest jeden. Teraz odpowiadając na pytanie, no diametralnie inna sytuacja. Przede wszystkim jest o wiele trudniej zaistnieć dzisiaj w świadomości jakichś kręgów ludzi, bo ja już nie mówię o społeczeństwie jako takim, ale w jakichś bańkach czy kręgach ludzi, bo ilość ludzi fotografujących, malujących, piszących, rzeźbiących jest przeogromna. To wszystko jest powielane jeszcze przez internet. Jak zaistnieć? To jest, nie jestem pewien, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno tak. No, musimy mieć przede wszystkim coś do powiedzenia. To jest bardzo ważne. Tak, od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli mamy coś do powiedzenia, jest to na tyle interesujące, że może zainteresować, czy wzruszyć emocjonalnie, czy w jakikolwiek inny sposób innych, no to teraz trzeba tą swoją wypowiedź, czy kwestię docelowo umieścić w medium dostępnym. Dzisiaj mamy większy wybór. Mamy internet, mamy wystawy, mamy galerie, mamy książki przede wszystkim, czy albumy, które też jakąś spełniają swoją funkcję. Mnie się wydaje i sam zresztą się skupiam na tym, że gdzieś tam jestem w internecie, ale nie w pełni. Uważam, że część mojego dorobku jest dostępna tylko dla ludzi, którzy się tym zainteresują, czyli bezpośredni kontakt może być mailowy, ale nie poprzez Instagram, nie poprzez Facebook. To jest anonimowość i straszna ilość rzeczy nieważnych, niedobrych, żeby przebić się przez to wszystko. Moim zdaniem należy mieć co najmniej w internecie stronę internetową, wbrew powszechnej opinii, że to już jest passe. Przeżytek. No w moim przypadku okazuje się, że ona dalej funkcjonuje. I to jest najprostszy sposób obejrzenia no, jakiegoś podglądu tych rzeczy, które robię na co dzień. Staram się robić też na bieżąco różne albumy, książki w postaci przedmiotu, który się dotyka, wącha, głaszcze. Można docenić inną jakość. Na pewno, i to też cały czas robię, wydruki czy odbitki dużego formatu albo bardzo dużego formatu. Są prace, które w żaden sposób nie mogą być pokazane, czy ich jakość nie może być przekazana za pomocą ekraniku telefonu, iPada czy telewizora. To jest niemożliwe. No i to jest właśnie ten problem, że niektórzy uważają, że internet wystarczy. Fotografujemy, pokazujemy w internecie. Nie wiem, Instagram może wystarczy, tylko że Instagram to przede wszystkim oglądanie na telefonie. Jeśli nawet na komputerze, to jest to dosyć mały monitor, niewiele który świeci. Tak. Czy to jest dokładnie to, co chciałbym? A to zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Tak, być może trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, po co to robimy, do jakiego medium, w jaki sposób chcemy zakomunikować nasze pomysły. I podejrzewam, że chyba większość nawet ludzi to robi, im to wystarczy. Tak, ale natomiast co ja mam tą świadomość, że obcowanie bezpośrednio z obrazem w medium, w którym to zostało zrealizowane, takie fizyczne, analogowe obcowanie, daje o wiele większe możliwości, jeżeli ten obraz czy obrazek zawiera
więcej informacji, pewne struktury, papier, niż jest to możliwe do przekazania na ekranie, jakimkolwiek ekranie. Dokładnie tak. Wiesz, myślę, że ja obserwuję reakcję tych, którzy oglądają moje rzeczy w momencie, kiedy wyjmuję jakiś wydruk w formacie, nie wiem, metr na 70, metr na 50, 50 na 70, na jakichś fantastycznych papierach czy innych podłożach, to sam dla siebie widzę, czy mogę to ocenić, że to przynosi o wiele więcej informacji. Więc jakby ja uważam, że można robić jedno i drugie i trzecie z pełną świadomością, co chcemy pokazać. Przecież większość naszych obrazków, które ludzie robią dzisiaj, one się nie nadają do powiększenia, bo po prostu tam jest za mało informacji. Tak. Więc jest świetnie na ekranie, ale jakby to powiększyć i pokazać bezpośrednio, no niekoniecznie. Dlatego ja przygotowuję swoje tak zwane mastery, czyli obrazy, które są już przygotowane, zmontowane, niezmontowane. Wszystkie one są w formacie metr na 70 co najmniej, albo metr na 50, 300 dpi. To są pliki wyjściowe, które przechowuję jako właśnie takie, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, mastery, czyli oryginały, nie... No nie, nieważne, niech będzie master w takim razie. I z tego dalej... A z tego w zależności od potrzeb, albo pomniejszam, albo drukuję, albo nie drukuję. I w każdym razie jest to materiał archiwalny, zawsze w dwóch, co najmniej trzech miejscach na dyskach zewnętrznych. Bezpieczny. Dostępny i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, bo też tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ktoś jak mówi, dobrze, Instagram, ja mam na Instagramie, ale za chwilę też słyszę od kogoś, straciłem konto na Instagramie. Nie mam nic, nie istnieje. Strona internetowa jest jakaś niezależna, autonomiczna, tak. Nasza i nikt nie ma na to wpływu. Dzisiaj nie jest kłopotem zrobić sobie taką stronę internetową. Tak, to jest dosyć proste. Ja bym bardzo mimo wszystko polecał, mimo tych opinii, że to już jest passé, obsolete i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to jednak funkcjonuje. Jest jakimś takim miejscem, gdzie możemy my poukładać po swojemu swoje prace. Wiesz, a jak ktoś dociera do mnie i jest zainteresowany, to ja zawsze zapraszam do pracowni, żeby mieć możliwość obcowania bezpośredniego i wtedy się okazuje, że te wybory, preferencje, w ogóle odbiór prac jest zupełnie, zupełnie inny, więc warto sobie przygotować jakby tło, czy wstępną informację na stronie internetowej, ale mieć tą opcję pokazania czegoś analogowego, bezpośredni dotyku, czy bezpośredniej jakby konfrontacji z. Czyli papier jednak. Papier. No papier, różne inne podłoże, tak, materiał. Jeszcze jedno pytanie tutaj, będziemy kontynuowali na temat twoich prac. Wystawy, bo wystawa jest jak koncert. My decydujemy, jak prezentujemy, czy te zdjęcia będą równiutko w tym samym formacie, za szybą, bez szyby, jak zaprezentujesz. Wszyscy. Jedno zdjęcie będzie wielkie, drugie będzie małe. To jest następny szeroki temat. Tak, ale właśnie tutaj mamy możliwość jakby budowania emocji. Wiesz co, no ja jestem przyzwyczajony i wychowałem się w takich nazwach jak Zamecznik, Andrzej Strumiło, wielu innych wystawienników, ludzi, którzy zawodowo zajmowali się projektowaniem wystaw. To nie jest, wystawa to nie jest tylko powieszenie w rządku iluś tam obrazków w ładnych ramkach, bo to jest, ja szczerze mówiąc nie widzę specjalnego sensu czegoś takiego, aczkolwiek czemu nie? Jest to jakaś forma prezentacji. Natomiast projektowanie wystawy z materiału, który mamy, powinno, nie musi, ale powinno być właśnie z takim założeniem, że tą przestrzeń, którą mamy do wyboru, ją projektujemy. Czyli wykorzystujemy możliwości przestrzeni. Nie każdy wnętrze ma takie możliwości, ale należy spróbować przełamać tą upartą taką jakby uparty sposób wieszania wrzątków w ładnych ramkach. Ja dzisiaj oglądałem stronę, znaczy taki krótki filmik o Michael Kena, chyba dobrze pamiętam. Wystawę gdzieś tam, jakieś niewielkie odbitki, chyba 20 na 20 centymetrów, co jeden metr.
No okej, okay, no można zapoznać się z jego oryginalnymi odbitkami, ale to dla mnie to nie jest wystawa, to znaczy nie jest to pomyślana wystawa, która wciągnie w tej przestrzeni, którą mamy do dyspozycji widza na zasadzie interaktywności, zabawy, uczestnictwa i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ja robię jakąś wystawę, to staram się, jak są takie możliwości, wykorzystać możliwości wnętrza i wciągnąć odbiorcę w grę przestrzeni, świateł, interaktywnych jakichś działań, no trudno powiedzieć w tej chwili, muzyki, dźwięku, to wszystko powinno gdzieś tam być pomieszane. Ostatnią taką wystawę, którą robiłem z moim przyjacielem Ryśkiem Tabaką w Tarnowskich Górach, w Nakle, a potem w tej pięknej galerii 4 Filharmonii Szczecińskiej. To były duże prace. Mieliśmy dwie indywidualne wystawy jakby połączone. Wydruki 150 cm, ale równolegle w innej galerii, w innych wnętrzach były instalacje, które polegały na tym, że te moje prace z tej serii Accidental Graphics były rzutowane, animacja była rzutowana na paski materiału powieszonego w całej galerii, więc widz musiał wejść w przestrzeń między te paski, na podłodze były rozrzucone gazety pomięte, była projekcja animacji na tych paskach, więc wszystko się ruszało. Traciliśmy poczucie wnętrza, granicy wnętrza i tak dalej, plus dźwięk do tego. Więc ja uważam, że takie działania jakby są nowocześniejsze, to może złe słowo, ale w każdym razie należy wykorzystać takie możliwości. To możemy wrócić szybko do takiej wystawy, która się odbyła, już nie pamiętam, w tym roku w Poznaniu. Sygnały, to była bardzo ważna wystawa. Tam chyba niczego nie ma, to co chcę pokazać, to będzie słabo widoczne. No w każdym razie, nie wiem, jesteś w stanie to powiększyć. To są stykówki. I to była wystawa, która zaistniała tylko i wyłącznie w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ale to były instalacje, tam nie było jednej rzeczy powieszonej w ramkach na ścianie. Cała grupa członków PTF-u i związku, każdy z nas przygotował jakiś inny pomysł i w tym salonie PTF-u można było chodzić, czołgać się pod albo nad różnymi instalacjami. To też miało swój związek z ochroną środowiska. To była głównie reakcja na zanieczyszczenia, na tą sferę wizualną, brzydką, szarą, burą i tak dalej. To był chyba 1974 rok, o ile dobrze pamiętam. Więc już wtedy. No i teraz ta wystawa zaistniała w PTF-ie. Była trudna do przewiezienia, bo to były olbrzymie rzeczy. Jakieś walce, bryły i tak dalej, i tak dalej. Ona jakby w ogóle nie zaistniała w przestrzeni tak zwanej sztuki. I tutaj haczymy znowuż o temat jakby środowiska fotograficznego i szeroko rozumianego środowiska sztuki czy galerii. Nie było wtedy takiego istotnego połączenia. Mówiło się o fotografii artystycznej, ja do dzisiaj nie wiem, co to oznacza. No, bardziej taki, może, którą nikt nie rozumie. Wiesz co, bardziej należałoby się oprzeć chyba na języku angielskim, gdzie można powiedzieć fotografia kreatywna, creative photography. Czy w jakiś tam inny, bardziej precyzyjny język. No tutaj aż szkoda, bo jak dzisiaj patrzę na te pomysły, no to nie było takie to wcale ani głupie, ani amatorskie, bardzo profesjonalnie wystawy. Przygotowana instalacja w całym salonie PTF w Poznaniu. No szkoda, a jednocześnie, no ale muszę wam powiedzieć, że mam pełną dokumentację, którą wykonałem, mam stykówki, mam negatywy i tu mogę wam pokazać sposób, w jaki przechowywałem negatywy. Światło nam się odbija troszkę. No to nieważne. W każdym razie negatywy były w bibułkach z papieru śniadaniowego i one do dzisiaj zachowują naprawdę czystość i nic się z nimi nie stało. Ale ważny był też sposób, w jaki... Przepraszam na sekundkę.
w jaki sposób to było katalogowane. Tu widać numery, nie wiem, czy jeszcze możesz mi pomóc. Numery pasków filmu. Z tego były robione stykóweczki i z tymi samymi numerami. Także mój sposób archiwizacji wszystkich moich negatywów był w ten sposób robiony. To było osobne kartony ze stykówkami. To perfekcyjnie. I można bardzo łatwo było trafić zdjęcie w archiwum poprzez numer. Mamy pytanie o... No dzisiaj mamy programy do katalogowania. Legały. Leszek, co w tej chwili frapuje Cię najbardziej fotografii? Jaki kierunek teraz obierzesz? Aha. Co mnie frapuje? To, co robię. To znaczy, żebym czegoś nie pominął. Krajobraz, flora, podróże, ale generalnie krajobrazy, architektura. Jeżeli architektura, to do konkretnych pozycji książkowych. Krajobrazy i flora, flora i fauna, głównie oprócz oczywiście tak sobie niezależnych pomysłów, traktuję jako jeden ze sposobów na zarabianie. Te obrazy specjalnie opracowane, one trafiają do szpitali na całym świecie. Statystycznie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że chyba ma jedną z większych galerii na świecie, bo jest to 55 krajów i ponad 250 szpitali na całym świecie, gdzie te moje obrazy, tu gdzieś możemy później pokazać, występują nie w ramkach, nie na ścianie, ale są częścią wnętrz szpitalnych, głównie sal operacyjnych. I to są wymiary od między 3 na 2, 3 na 4, 3 na 5, 3 na 7 metrów. To są fototapety? Coś to są takiego? Coś w rodzaju fototapety, tylko są drukowane albo na, bezpośrednio na stali nierdzewnej, albo na folii i pod szkłem, oczywiście ze wszelkimi wymogami takiego miejsca jak sala operacyjna. Mam jeszcze jedno pytanie od Tomka Ferenca. Co spowodowało, że zdecydował się Pan poświęcić swoje życie sztuce? Jaki był pierwszy impuls? Ale ja nie poświęciłem życia sztuce. To jest za duże słowo. No po prostu, sztuka była obok. Sztuka, no to też tak można powiedzieć, albo nie. To jest trudne pytanie, bo w zasadzie jest to ciąg zdarzeń, zaczynający się właśnie od tych pierwszych prób fotograficznych w wieku nieletnim, poprzez konsekwentne działanie, dopingowane oczywiście środowiskiem, czy takimi miejscami jak Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne. No ja kończyłem leśnictwo, ale zanim skończyłem leśnictwo, już byłem zawodowcem fotografii. A potem no to jest kwestia jakby zainteresowań, czyli poszerzenie świadomości o zagadnienia sztuki jako takiej, chociaż też nie lubię tego słowa, bo co to znaczy sztuka. No w każdym kreacji, generalnie kreacji, a ileś lat później dopiero zainteresowania w ogóle komunikacją wizualną jako taką, znaczy nie tylko robienie obrazków czy filmów, ale komunikowania się, czy rozmowy, czy wymiany poglądów, ale generalnie komunikowania się za pomocą działań wizualnych, bo nie tylko obrazków oczywiście. Ale dlaczego tak się stało? No musiałbym się zastanowić, szczerze mówiąc, dlaczego. No ciąg zdarzeń, efektów, bo jeżeli zaczynamy coś robić i przynosi to efekty, a jednocześnie przynosi pieniądze, czyli można z tego żyć, to chyba nie ma lepszej sytuacji, jak zarabiać i robić to, co się bardzo lubi. Dlatego ja mówię, że w zasadzie jestem na ciągłych wakacjach i zajmuję się moimi hobby. Trudno powiedzieć, tak, że idę do pracy, nie muszę chodzić do pracy, to wszystko mnie otacza, jest wokół mnie. Jeśli robimy to, co lubimy, i nie potrafię, to nie potrafię się jakoś zatrzymać. W najgorszych warunkach mam konieczność robienia tego typu rzeczy po prostu. Wiesz, pięknie mi to powiedział niedawno, miesiąc temu na live właśnie Konrad Polesz. Jak powiedziałem, że jest bardzo zapracowanym człowiekiem, on powiedział, w życiu jestem leniwy, tylko że ciągle muszę coś robić. Ja bym powiedział to samo, że generalnie jestem leniwym człowiekiem, ale to się skutkuje tym, że staram się dobrze wszystko zorganizować. I może stąd się biorą te moje ciągoty do organizacji
systematyki, archiwa, archiwum i tak dalej, i tak dalej. To jest wynik lenistwa. Tutaj mamy takie zdjęcie właśnie archiwum, uporządkowanego archiwum. Nie wiem, może je przełączę, pozwolę sobie. O, tak wygląda archiwum. U mnie jest totalny chaos, ja nic nie mogę u siebie znaleźć, ale potem się znajduję. I w ogóle jestem zaskoczony, że wszystko jednak doszło do skutku, poukładało się. A tutaj wiesz, mam obok oczywiście siebie człowieka, który no, wszystko zaplanował. Długa opowieść. Ja jeszcze za czasów PRL-u miałem po prostu dziesiątki pudełek. W tych pudełkach były stykówki, negatywy, płyty, longplaye, różne inne rzeczy, grafiki. Była cała ściana pudeł wykonanych przez spółdzielnię introligatorów w Poznaniu, bo to inaczej nie można nazwać. Po znajomości zamówiłem kilkadziesiąt różnego rodzaju pudeł. Mam niektóre z nich do dzisiaj. Na każdej była nalepka, co jest w środku. Więc jakby ta organizacja, nie wiem skąd się brała w moim przypadku, ale ta konieczność. Ja myślę, że to się wzięło z jakby albo z charakteru, ale jednocześnie zainteresowanie entomologią, czyli systematyką owadów, czyli systematyką roślin, gdzie po prostu to wszystko powinno być nazwane, łatwo dostępne, w kluczu szwedzkim. I gdzieś to chyba przeniosłem w momencie już zajmowania się zawodowego, nie tylko fotografią. I pamiętam, że istotnym takim momentem to była już Kanada. Mój przyjaciel Wiktor Gard, który też jest wybitnym ilustratorem, ale również projektantem gier, i on zawsze też lubił mieć wszystko dobrze opisane i zorganizowane. I pod jego wpływem zacząłem tworzyć archiwum, czyli opisywanie zdjęć, opisywanie przezroczy, każdej nadawanie numeru, tak zwany job number, czyli numeru pracy każdej czynności, niekoniecznie skutkującej wytworzeniem czegokolwiek, ale czas poświęcony na przykład na wycenę czy opis potencjalnego projektu powinien już mieć swój numer pracy i to robię do dzisiaj. Bez tego nie wyobrażam sobie jakby znalezienia rzeczy sprzed 10-20 lat. A jest to możliwe dzięki takim działaniom właśnie. Ale jest to trudne. To mi zajmuje 80% mojego czasu. No cóż, ale warto. No okazuje się, że na końcu właśnie po to, żeby popierać to własne lenistwo, chodzi o to, żeby poświęcać jak najmniej czasu na szukanie, bo tak jest. Przejdziemy dalej bo w sumie trzeba wrócić do zdjęć. Tutaj mamy następny projekt, który robiłeś flektogonem 20, z tego co tak widzę. Świetne zdjęcia. Słuchaj, to są zdjęcia z 1974 roku. I to jest katalog, który sobie wtedy sam projektowałem. Mój brat był drukarzem i po tak zwanej znajomości, oczywiście opłacając drukarzy. No i to jest właśnie cały PRL, wszystko po znajomości. Wszystko po znajomości, ale wyobrażałem sobie, że będą to takie piękne wydruki nasycone czernią na włoskim papierze Fabriano. Oczywiście z tej czerni niewiele tam zostało, to był jedno kolorowy druk, no ale powstał katalog jakoś tam zaprojektowany w tym 1974 roku i kilka egzemplarzy jeszcze mam. To zresztą dobrze zafunkcjonowało. To bardzo ciekawa jest ankieta na początku. Imię, nazwisko, imię, co tam było napisane, już nawet nie pamiętam. Nadane wykształcenie, magister inżynier leśnictwa, wykonywany zawód, artysta fotografik, przynależność do organizacji społecznej. Artysta bym wykreślił. Sam napisałeś. No ale sam napisałem. Tak, znajomość języków, początek pracy twórczej, wyposażenie pracowni. Tutaj jest napisane dobry. Stan wyposażenia pracowni dobry. Dobry. I tu jest błąd, tu pisze również ciemnia. A ja miałem, i to moi koledzy będą pewnie pamiętać, nie ciemnie, nigdy nie miałem ciemni, tylko miałem jaśnie. Dlatego, że w ciemni miałem 8 lamp Orwo z filtrami oliwkowymi w formacie 18-24. To było dosyć jasno. I to było tak jasno, że można było czytać gazety.
Więc już wtedy dbałem o środowisko pracy. Tak, żeby no czerwień wiadomo, że nie pokazuje prawdziwej gęstości odbitek, a oliwka była nie tylko przyjemna, ale mniej szkodliwa. Wracamy do zdjęć. Pokażemy kilka z tego cyklu. Cały czas krążysz tutaj wokół ciała ludzkiego i wszystkie zdjęcia mają podobną stylistykę, ten kontrast, oświetlenie. Wiesz, one, jak oglądam je, wprowadzają niepokój. I trochę mi to przypomina fotografię japońską, w ogóle ten klimat. Wiesz co, ja wtedy na przykład nie miałem świadomości istnienia takiego fotografa jak Bill Brandt, który robił podobne rzeczy. Znaczy, tak. Ja robiłem to, co on robił wcześniej. No ale to jakby, mówi się, trudno dzisiaj. Natomiast mnie zależało na zwrócenie uwagi na makroskalę, na takie przestrzenie graniczne pomiędzy, czyli styk naszego ciała z ziemią, z wodą, z powietrzem, bo tam się zawsze dzieją najciekawsze rzeczy. I wydaje mi się, że ja do dzisiaj chyba funkcjonuję jakby w tych przestrzeniach, że to mnie najbardziej interesuje. Makroprzestrzeń, makroskala, styk różnych materiałów, czy różnych tworzyw, czy różnych obiektów. Ale przed chwilą powiedziałeś, że już ludzi nie fotografujesz. Znaczy, może tak nie powiedziałeś. To nieprawda. Nie fotografuję, wymieniłeś. Tylko jakby mało pokazuję. W czasie moich podróży jak najbardziej robię i street photo, i portrety. Tylko że jakby nie widzę powodu wystawiania tych rzeczy. Może kiedyś pokażę, ale to wszystko się dzieje oczywiście. Trzeba też pamiętać, że to są prace, te, które pokazujemy, to są z okresu tak zwanego konceptualizmu, czyli takim znęcaniem się nad medium, nad językiem, czy metajęzykiem medium. Jedna, to są dwie prace chyba też równie dobrze znane i przetrwały jako takie ikoniczne. Widelec. No i te penetracje. Pomysł polegał na tym, jakbyś mógł jeszcze cofnąć na sekundkę. Ta po lewej praca, to są, oryginał miał 1,20 m na 3 m. I to polegało na wejściu w krajobraz fizycznie, to znaczy obiektyw standardowy, wchodzę i dochodzę do poziomu makro. Ta praca po prawej z kolei jest to penetracja samego medium, czyli fragmenty odbitki fotograficznej, druku i telewizora. I to gdzieś tam zaczęło funkcjonować. Ta praca jest nawet publikowana w takiej książce Masters of Photography, wydanej najpierw w Czechach, a potem już chyba w Nowym Jorku. No nie wziąłem tego ze sobą, ale gdzieś to cały czas funkcjonuje w różnych publikacjach. Ja mam to w tej chwili odtworzone jakby w tym formacie oryginalnym. Oryginał polegał na tym, że to była taka składanka oprawiona na płótnie, naklejona na sztywną tekturę. Takie paski właśnie 1,20 m na 30 m. To się ładnie składało w harmonikę, można było wziąć pod pachę i można było podróżować z tym wszystkim. W transporcie bardzo wygodne. No. Myślę, że ta retrospekcja, o której wspomniałeś, byłaby bardzo interesująca, gdyby tak właśnie zapoznać. A może się wydarzy. I nie mogę się już doczekać. No w pewnym sensie też gdzieś, jak widzisz, wszędzie się przeplata takie myślenie bardziej graficzne niż fotograficzne. I te wszystkie metabole, to co teraz widzicie, to jest próba też jakby zatrzymania czasu, czyli pewnej funkcji, czy pewnego ruchu, wektora za pomocą no, takich różnych kadrów, które można czytać tak jak to. Nie wiem, czy tam w następnym... O, tu jest pokazane, o co tu chodzi, że jest taki okrąg zrobiony z drutu i w zależności od punktu widzenia on może powiedzieć, że tak, zero do nieskończoności, od nieskończoności do zera, co było tytułem sympozjum,
Katowicach w którymś tam roku. I to była jakby praca robiona na to sympozjum. Tak? Najpierw hasło, tytuł, a potem realizacja takiego pomysłu. Od zera do nieskończoności. No tu pomysł rejestrowania cienia, to znaczy jakby wynik konceptualnego rejestrowania cienia, który oczywiście się rusza i opisuje szarą kulę. I to samo jakby zapis teoretyczny, zapis znoszenia i opadania czarnej i szarej kuli. To z kolei jest w ogóle związane z fotografią tylko za pomocą powiększalnika. To są sitodruki. Reprodukcja śladu, albo kredki, albo jakieś rośliny, albo palca, albo ust, zniekształcona za pomocą iluś działań pod powiększalnikiem, czyli przekrzywianie powiększalnika, reprodukcja, naświetlenie papieru, negatyw przekrzywiony. No to trwało, nie wiem, tydzień chyba robiłem to wszystko. Dzisiaj to jest do zrobienia w 10 minut w Photoshopie. Tak. Ale, myślę, ale zabawa że, była. Ale tak. Właśnie ta zabawa jest, czasami proces jest bardzo ważny, nie, a w sumie samo dzieło końcowe jest nagrodą. No to już zupełnie konceptualizm, znaczy potencjalny ogląd ptaka, którego nie widać, który gdzieś tam sobie leci. No dzisiaj to w wielu sytuacjach można powiedzieć, to są takie studenckie ćwiczenia z medium, no ale wtedy to były inne czasy, inna wartość. Przed wyjazdem do Kanady byłem właśnie w Japonii i to jest seria prac, która powstała jakby po powrocie z Japonii, czyli rejestracja jakiegoś zjawiska w przyrodzie i próba odtworzenia na papierze ryżowym, tuszem albo czarną kredką i zestawienie tych dwóch rzeczy, to znaczy fotografii i obiektu, jakby, który był inspirowany tym obrazem fotograficznym. A ja byś pokazał jeszcze dalej. Powiedz, skąd... To na przykład było spotykanie ludzi i zapisywanie, tak mi się wydawało przynajmniej, albo wydaje, poprzez dotyk tego samego kawałka papieru za pomocą dwóch dłoni, jakiś zapis energii niewidoczny. I wystawienie tego papierka obok fotografii, no moim zdaniem przenosiło jakąś wartość emocjonalną, czy pamiątkową, czy jakąś energię, być może przekazaną w tej kartce papieru. A do Japonii pojechałeś sam, czy to był wyjazd? Nie, do Japonii pojechałem z Jerzym Olkiem świętej pamięci. Ten wyjazd był wynikiem spotkania w Pradze czeskiej, w mieszkaniu Wlasty Cichakowej, która wtedy mieszkała w Japonii. No i tak rozmowy, a może byście przyjechali z wystawami do Tokio. Rok chyba 78 czy 9, coś takiego. To Japonia wydawało się, no, że w ogóle jeszcze dalej niż dzisiaj. Oj tak. No i teraz oczywiście wielkie podniecenie, no jasne, jedziemy do tej Japonii przecież, tylko jak to zrobić? No więc zaproszenie wymagane, ambasada, to trwało chyba rok, wymiana papierów. I jak to zrobić fizycznie? Za jakie pieniądze przede wszystkim? Tak? Wystawę mieliśmy gwarantowaną, więc to nie był problem. Wystawa AI Galery w Gizie, czyli w takim typowym miejscu galerniczym w Tokio. Tylko jak to zrobić fizycznie? Nie wiem, czy tutaj gdzieś jest. Gdzieś tu będę miał nawet plik. O, tutaj. Co będę dużo opowiadał, jak możecie obejrzeć. Już uruchamiamy. Jest Japonia. Jesteśmy w 81 roku. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Piszcie jakieś komentarze. Dobrze, wszystko słychać pięknie. Już jest ok. Bardzo przepraszamy. No niestety na Facebooku ten live będzie w dwóch częściach, ale na YouTubie obejrzycie go oczywiście w całości. Będzie zmontowany.
Także zapraszam także na YouTube'a. Oddaję głos mojemu gościowi. Więc słuchajcie, tak, rok 81, po załatwieniu wszystkich formalności, zapewnień, gwarancji i tak dalej, lecimy z Jerzym Olkiem z Warszawy do Moskwy lotem, z Moskwy do Chabarowska aeroflotem. To przygoda życia. No tak, trwało to tydzień w jedną stronę. Z Chabarowska, po noclegu w Chabarowsku, pociągiem transsyberyjskim do Nachodki, gdzie nas powitano szpalerem żołnierzy karabinów maszynowych. Wsiadaliśmy na prom płynący z Nachodki do Yokohamy. Już nie chcę opowiadać o sztormie, chorobie morskiej i tak dalej, bo to jest osobna opowieść. Dopływamy następnego dnia do Yokohamy. Wysiadamy z promu i widzimy, że na nas czeka taki mały Japończyk w dużym białym Mercedesie. To był Akira Komoto, nieżyjący już niestety mój przyjaciel, który nas zawiózł do domu w Lasty Cichakowej w Tokio, a tam w tym maleńkim domeczku drewnianym było chyba z 60 osób. I oni za nas planowali nasz 6-tygodniowy pobyt w Japonii na tej zasadzie, że prawie codziennie mieszkaliśmy u kogoś innego. Wszyscy to byli artyści z różnych dziedzin, więc to był niesamowicie wyjątkowy pobyt, bo po pierwsze, no, jak dotrzeć do takich ludzi? Mieliśmy dojścia od tyłu zorganizowane przez Wlastę, spotkania w galeriach, wykład w jakiejś instytucji kulturalnej, a my biedni, jak widzicie, w jakichś dżinsach, szarikach, śmiesznych butach, podkoszulkach, plecakami. I tutaj widać mnie po lewej, Jurka po prawej. Mam taką torebkę, którą sam zaprojektowałem i wykonywałem, bo ten sprzęt, który miałem, po prostu wymagał jakiejś ochrony. No w każdym razie tak wylądowaliśmy w Yokohamie. Takich dwóch. To jest właśnie przed wykładem w Studio 200. No dzisiaj chyba bym został zamknięty na granicy, bo wyglądam trochę jak talib. No ale takie były czasy. No takie troszkę hipisowskie. No trochę hipisowskie, nawet bardzo bym powiedział hipisowskie. Ciekawostką było to, że przez pierwszy tydzień pobytu równolegle, no my byliśmy w czasie, kiedy był Lech Wałęsa. Więc jakby wystarczyło powiedzieć, że jest się z Polski i każdy dom, każde miejsce było dla nas otwarte. Wszyscy oglądali oczywiście Lecha Wałęsę w telewizji. No to jeszcze dodatkowo tutaj skorzystaliśmy z takiej okoliczności. No i oczywiście, żeby nas jakoś wspomóc finansowo, Wlasta Cichakowa zorganizowała dla nas zlecenie, to jest jedna z większych gazet japońskich, Asahi Shimbun. Dostaliśmy zlecenie polegające na tym, że mamy jechać samodzielnie z Tokio do Kioto autobusem nocnym, z plecakami, bez znajomości, dojechać do tego Kioto, wysiąść i przeżyć tydzień, robiąc reportaż. Dostaliśmy filmy, wsiadliśmy w autobus, dojechaliśmy 6 rano, bo to całą noc się jechało, bo ten szybki Shinkansen był oczywiście wtedy bardzo drogi, no ale autobus był trochę tańszy, 10-krotnie tańszy. Wysiadamy w Kioto 6 rano, podają nam oczywiście wilgotne, gorące ręczniczki. No i idziemy w miasto, ale daleko nie uszliśmy. I się okazało, że na nas czekają dwie Japonki. Bo ta konspiracja, że jedziemy sami do Tokio, nie uwzględniała gościnności i charakteru Japończyków. Ja przeżyłem ileś lat później podobną sytuację. Po prostu ktoś zadzwonił do kogoś tam w Tokio, w Kioto. Mówi, takich dwóch przyjeżdża, nie mają pieniędzy, nie mówią w języku żadnym. Trzeba się nimi zaopiekować. Więc te dwie Japonki nas zawiozły do takiej rezydencji
artysty ceramika pod Kioto czy pod Naro. No i cała reszta, po prostu nie mogliśmy się ich pozbyć. Codziennie rano i cały dzień byliśmy pod opieką. Więc z tego reportażu za bardzo nic nie wyszło. No ale oddaliśmy filmy, dostaliśmy po $500, to była przecież już niezła kwota wtedy, majątek. I następna przygoda. To są spotkania właśnie w domach artystów. Akira i cała ferajna. Oni też się zajmowali wtedy taką sztuką konceptualną głównie. Ja oczywiście przy okazji robiłem, no, tak powiem, reportaż, czyli tego typu zdjęcia. No one w tamtym czasie były bardzo pożądane, bo jednak ten świat nie był tak znany jak dzisiaj. Co taki nie w sumie, to znaczy się dobrze w naszej perspektywie. No ale no, słuchaj, to była po pierwsze pamiątka. Dla nas wielki szok kulturowy wtedy, tak? I kulinarny, i kulturowy, i sprzętowy, chociaż widać, że ci artyści japońscy byli równie biedni, albo jeszcze bardziej biedni niż artyści w Polsce, bo nie mieli żadnej podpory finansowej. Ktoś uczył w szkole, to są te dwie Japonki, które się nami opiekowały. Wszędzie byliśmy tylko z nimi, łącznie z dyskoteką wieczorem. Też był szok, bo wszyscy tańczyli do luster. Nikt nie tańczył w parach, tylko każdy wyginał się, że tak powiem, w różne rytmy przed lustrami. To już, no wiesz, wyprzedzili epokę, dzisiaj no, tak no już jest. Dzisiaj już jest to normalne. No i tu jest jedna z takich charakterystycznych czynności, jak się u kogoś bywa w domu, to jest, oni zapraszają do pozostawienia śladów w postaci takiej tekturki oklejonej papierem ryżowym. To ma swoją nazwę po japońsku, ale teraz sobie nie przypomnę. I możesz robić dowolną rzecz, coś napisać, coś namalować, narysować, jakakolwiek twórczość dopuszczalna i następuje wymiana. Więc z każdej wizyty w takim domu byśmy mieli ze sobą co najmniej jedną tekturkę, zostawiając również tekturki. Zaproszenie do pracowni Kimon, gdzie nam też pozwolono tam machnąć parę razy pędzlem. Bardzo interesująca przygoda. Wiesz co, no w tamtych czasach niezwykle. Ja potem już byłem kilkanaście razy w Japonii, również fascynujące rzeczy, ale ten pierwszy wyjazd był jednak taki decydujący, że no dzisiaj już takich widoków prawie nie ma w miastach. Ja będąc ostatni lat w 2016 odwiedziłem te wszystkie miejsca. Ledwo można było rozpoznać. Takich widoków już nie ma w tej chwili w Japonii. A czyścicieli butów już tak, się nie spotyka na ulicach. Ale biedę jak najbardziej. Ceremonia herbaty w domu prywatnym, to też jest, nie każdy ma dostęp do takich rzeczy. Herbaciarnia, ciasteczka z ryżu słodkiego. No każda taka rzecz była dla nas szokiem i czymś absolutnie nienormalnym. No te miejsca wyglądają podobnie oczywiście. Ja pamiętam taką rozmowę z Andrzejem Strumiłą przed moim wyjazdem do Japonii. On oczywiście bywał w Japonii, znał doskonale Japonię, całą Azję i mówi: no, jestem ciekaw, czy wrócisz z tarczą, czy na tarczy. No ale podobno wróciliśmy z tarczą. Czy dla ciebie artystycznie, chociaż tego słowa artystycznie mieliśmy trochę nie używać, ale... No, ale możemy. Ale możemy. Wyjątkowo. Czy to było jakieś nowe otwarcie? Czułeś, że odkryłeś jakąś nowy sposób patrzenia na świat, pokazywania tej fotografii, winy? Może nawet nie fotografii, tylko w ogóle kultury japońskiej. Znaczy ja się tym interesowałem wcześniej, ale ja się bardzo jakby dobrze czułem w Japonii. Znaczy mógłbym tam mieszkać, szczerze mówiąc, z całą świadomością tego, że nigdy tam nie wnikniesz w to społeczeństwo, ale można żyć. Zwłaszcza jak jest się w cudzysłowie artystą, powiedzmy. Ale mi bardzo odpowiada wiele cech takich powierzchownych może w sumie, ale właśnie organizacja, dbałość o szczegół,
przywiązywanie wagi do drobnych rzeczy, niekoniecznie do dużych rzeczy. Taka generalnie jakby skupienie na detalu i dbanie o całość jednocześnie. I to się też wiązało ze spojrzeniem na naturę, w jaki sposób się traktuje naturę, części natury, ślady natury. Jakoś, no, poczułem się dobrze i oczywiście to jest śniadanie w hotelu japońskim. Dzisiaj nic nadzwyczajnego, wtedy po prostu szok. Apetycznie wygląda. Apetycznie. To jest zaproszenie na tą naszą wystawę i tam widać, że pokazywałem się to druki, a nie fotografie. I właściwie poza takim zaproszeniem nie można było liczyć na nic innego w sensie druku, recenzji i tak dalej. To było regułą, że wystawa trwa tydzień. Galeria drukuje zaproszenie, rozsyłane oczywiście szeroko i tyle. Tak, nie było internetu, nie było internetu, było pocztą. Tak jest. A powiedz, jak była odebrana wasza wystawa? Wiesz co, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie przenikniesz Japończyka. Bo to jest na tej zasadzie, że rozmawiasz nawet z przyjacielem czy znajomym Japończykiem i mówisz na przykład o wystawie, czy o przyszłej wystawie. I Japończyk mówi, to ja cię zapraszam z wystawą gdzieś tam, albo zapraszam cię na obiad gdzieś tam. To nic nie znaczy. To nie znaczy, że on cię naprawdę zaprasza. On przez innego Japończyka puszcza taką wiadomość i dopiero jak trzeci z rzędu, czy drugi z rzędu, twój znajomy przekaże tobie tą informację, to już się zbliżamy do realności, że to być może się wydarzy, więc trzeba mieć dużo cierpliwości. Jednocześnie nie przywiązywać wagi do, znaczy nie traktować tego jako potwierdzonego faktu. Dopiero to musi przejść swoją drogę przez ileś warstw Japończyków, żeby to mogło być sfinalizowane. Ja to przeszedłem z okazji mojej indywidualnej wystawy w ambasadzie kanadyjskiej w Tokio. Przepiękna galeria i duży teatr obok, gdzie to się odbywało na zasadzie nagle dostaję list z Japonii, a w tym liście zapraszają mnie z wystawą indywidualną do tej galerii za 2 lata i proszą tylko, żeby przysłać im całość materiału dokumentacyjnego, spis prac, wymiary, za 2 miesiące, czyli 2 lata przed wystawą. Musisz mieć gotową wystawę. Tak. Ja wtedy pamiętam, dostałem z ambasady kanadyjskiej czy z tej galerii 10 tysięcy dolarów na transport prac. Nie jakieś pieniądze na zrobienie czegokolwiek, tylko na transport prac. No więc... Niesamowite. No, zupełnie niesamowite. Rezultatem było wydrukowanie dosyć sporej wystawy w bardzo dużych formatach na płótnie. Naklejenie na tym, znaczy wydruk był na takiej folii naklejonej na płótno i laminowany. I miałem taką rolkę pod pachą. Wtedy jeszcze takie rzeczy do samolotu można było wnosić. Ta rolka ważyła 60 kg. Udawałem, że nic nie waży. Zjawiłem się z tą rolką tej galerii zaraz po przylocie. I w tej galerii, dużej galerii, czeka na mnie 2 Japończyków, którzy się ładnie kłaniają, wszyscy w białych rękawiczkach, białych skarpetkach. I chcieli tylko, żeby im powiedzieć, gdzie, w jakim miejscu w galerii ma zawisnąć praca. I podziękowali, że mam przyjść za tydzień i sprawdzić, czy oni to wszystko zrobią tak, jak trzeba. Tak to wyglądało wtedy. Także byłem w szoku i przede wszystkim wtedy po raz pierwszy, i chyba tutaj nie mam żadnych druków, nie, pewnie nie. W każdym razie pierwszy raz zobaczyłem taki punktowy sposób oświetlenia wystawy, wysokie sufity, gdzieś 15 metrów wysokości, reflektory umieszczone pod tym sufitem, które rzucały punktowe światło na każdy obraz i było to kadrowane do wymiaru pracy, tam na górze. Oni mieli po prostu specjalny zestaw wypożyczany na czas wystawy i po prostu regulacja, kadrowanie światłem, więc to wyglądało fenomenalnie zupełnie. To praca tak jakby była ekranem. Jakby i potem się okazało, że to zaproszenie na tę wystawę jest wynikiem słowa, które powiedział mój przyjaciel Akira Komoto do szefowej tej galerii Japonki,
którą spotkałem 2 lata wcześniej. Więc takimi drogami to wszystko gdzieś powoli, tam powoli. Powolutku trzeba dreptać i być bardzo cierpliwym, a przede wszystkim dbać o kontakt osobisty z Japończykami. Tak? Niestety dwójka z moich przyjaciół już nie żyje, czyli Akira Komoto i taki starszy krytyk sztuki, który fenomenalnie mówił po angielsku, często odwiedzał Salzburg dla muzyki i również przy okazji odwiedzał Polskę i był doradcą cesarza do spraw sztuki i kultury. Więc wysoko postawiona postać. I myśmy się przyjaźnili, ja ich gościłem zawsze w Polsce. Spotykaliśmy się w Japonii. Ile on mógł mieć lat? Może nawet 120, kto to wie. W każdym razie niestety odszedł. Zmarł. Opowiedz... Także jeszcze dokończę tak. Szybko. Dla mnie Japonia, oczywiście jak zachorowałem, to jest bakter, który większość osób, którzy poznali jakoś lepiej Japonię. Ja mogę do Japonii każdej chwili. Jakoś po pierwsze dobrze się czuję i to jest też, zawsze jest inaczej. Gdzieś jakieś pomysły się pojawiają, także gdzieś znowuż, a jeszcze nie zrobiłem książki Japonii, którą mam przygotowaną, ale nie zrealizowaną, więc to jest jeden z tych projektów. Ale polecam, jeżeli ktoś lubi szczegóły, dbałość o szczegóły, wyczucie na naturę, kulturę, ale jednocześnie też takie szczelne zamknięcie. My nigdy się nie przedostaniemy do środka. To trzeba mieć tego pełną świadomość. Ale na pewno jest to jeden z kierunków, który dla mnie jest bardzo ważny. No i w wielu moich działaniach gdzieś tak mówią, a to takie japońskie, co robisz. Nie wiem, na czym to polega, ale być może jakieś ślady gdzieś tam pozostawiają te moje podróże japońskie. Chciałem zapytać teraz o Kanadę. Jak to się stało, że znalazłeś się w Kanadzie? Wiesz co, mówiłeś o... To długa historia na 2 albo 3 tomy, ale w skrócie. Mówiłeś o tych podróżach w poprzech Polski pociągiem, o spotkaniach ludzi i tak dalej. Ja to już wielokrotnie w różnych wywiadach opowiadałem, ale niech będzie. Któregoś roku, już nie pamiętam dokładnie, 1970, któryś, 5, 6, 7, 8, już nie pamiętam. I jedziemy z Ryśkiem Tabaką z Gliwic do Łodzi na jakieś spotkanie w grupie. Listopad, ponuro, szaro. I Rysiek mówi, a może by tak gdzieś pojechać, jak najdalej od Europy, jak najdalej od Związku Radzieckiego, w jakiś inny klimat, na przykład do Australii. No i tym małym Fiatem jedziemy dalej, w jakichś tam strugach deszczu i na tym się skończyło. Taka opowieść, a może by. I jak wróciłem, w tym roku, w którym wróciłem z Japonii, wracam do domu, to był czerwiec, dzwoni Rysiek w Monachium. I mówi, słuchaj, ja nie wracam, ale pojedź do Elżbiety, ona ci powie, o co chodzi. Wsiadłem małego Fiata, pojechałem do Gliwic. No i się okazało, że oni uciekają z Polski, czy emigrują z Polski przez Austrię. Na pytanie, a nie chciałbyś też? Ja mówię, oczywiście. Więc wyobraź sobie tak, dom, pies, małe dziecko, żona. Fajna ciemnia, trochę dobrego sprzętu. Poukładane życie. No i jakoś tam w miarę poukładane. No i cóż, a miałem po powrocie z Japonii, nawiedzał mnie cały czas taki dziwny sen, jak się okazało, sen emigranta. Budziłem się w nocy, bo wychodziłem z domu, mijałem bazar, hotel Bazar w Poznaniu, skręcałem w Paderewskiego, czyli tam, gdzie było towarzystwo fotograficzne. I budziłem się przerażony i spocony, że nie mam paszportu i nie mogę nigdzie pojechać. Podobno klasyczny sen emigranta. No w związku z tym postanowiliśmy przynajmniej spróbować wyjechać. W skrócie powiem tak, pomysł na 2 tygodnie małym Fiatem do Włoch, zatrzymanie się w Austrii i taka klasyczna droga, wtedy też było po Solidarności. No wyjazd albo do Kanady, albo do Australii, albo do Stanów Zjednoczonych, albo jak się potem okazało, można było jeszcze do Włoch, do Szwecji, do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy to wykonali.
Nie będę opowiadał szczegółów, bo to szkoda czasu. W każdym razie poprzez Austrię wylądowaliśmy w Winnipegu zamiast Toronto. I powiem w skrócie tak, będąc w Austrii, wiedząc, że mamy już lecieć do Kanady, wysłałem kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka listów do różnych instytucji, jak muzea, galerie, agencje reklamowe. I dostałem dwa listy z odpowiedzią, ale to już mówię, powtarzam się, że to gdzieś w internecie pewnie już ta opowieść jest. Jeden list i paczka 12-kilogramowa z galerii sztuki w Winnipegu, za co jeszcze musiałem zapłacić cło. I drugi list z takiej małej agencji reklamowej Eclipse 3, że jak będę w Winnipegu, to mam wpaść, chętnie porozmawiają, pokażą mi i tak dalej. No i w skrócie jedziemy dalej. Jestem w tym Winnipegu i taki nasz przyjaciel nowo poznany, scenograf pracujący w dziale graficznym CBC, mówi: słuchaj, przyjdź, pokaż swoje portfolio. No miałem śmieszne portfolio wtedy, oczywiście bez pojęcia przygotowane, no ale miałem to, co miałem. I następnego dnia po tym pobycie w oddziale telewizji kanadyjskiej dzwoni szef Steve Langtree i mówi: słuchaj, moi znajomi szukają kogoś takiego jak ty. Idź i pogadaj. Mówię: dobrze, ale gdzie mam iść? A on mówi: taka agencja Eclipse 3. Ja mówię: przecież ja do nich napisałem list i dostałem odpowiedź. Więc nie wiem, to na pewno nie był przypadek. No idę oczywiście i po jakichś tam negocjacjach paromiesięcznych dostałem robotę jako taki fotograf, art dyrektor. Tam przepracowałem rok. Potem się przeniosłem do Toronto, byłem szefem takiego dużego studia, szefem od mody i efektów specjalnych w takim dużym studiu obsługującym duże domy towarowe. Potem byłem przez rok szefem studia fotograficznego pod Toronto w takiej dużej korporacji amerykańskiej Tandy Corporation, a potem już na własne. Natomiast te wszystkie prace wiązały się z niezłą szkołą fotografowania na przeróżnych formatach, przezroczy, 4x5, 8x10, 10x14. Czyli zupełnie inny świat od pierścionka do mebli, portretów, efektów specjalnych i tak dalej, w ciągu 2-3 lat poznałem wszystko. Więc to była niezła szkoła warsztatowa. No a na własne się przechodzi wtedy, kiedy zarabiasz jakby pomiędzy więcej niż tam, gdzie pracujesz. Myśmy otworzyli z moją byłą żoną takie studio graficzno-fotograficzne, więc stąd ta grafika, typografia, Macintosh i takie różne rzeczy. No i to się ładnie potoczyło i do dzisiaj ta firma istnieje. Pokażemy coś, mamy coś takiego z tamtego okresu? Wiesz co, to może pokażemy w innej formie. O, klasyczna forma papierowa. Na przykład taka seria reklam, to jest reklama mojego studia. Dosyć chaotyczne, ale to są pokazane różne rzeczy, jakby z drugiej strony jeszcze. Te wszystkie tematy, broszury, plakaty, fotografie, ilustracje, katalogi. No i wtedy to się po prostu wysyłało w ładnej kopercie do potencjalnych klientów. Cały czas, następna próba własnej reklamy oczywiście. To na przykład podobna forma reklamy kalendarzy. Znowu straciłem mikrofon. Proszę pana. Teraz trzeci, mam nadzieję, że to już ostatni. No tak, że wiesz, to się jakoś tak toczyło, tych kalendarzy było sporo, to zresztą już jest robione też z kalendarzami robionymi w Polsce. Ale o czym chcę powiedzieć? No więc własne studio i równolegle byłem już w
takiej jednej z tych pierwszych bibliotek fotograficznych, master file założonej przez Steve'a Pigeona, czyli gołębia, który zrezygnował z pracy z ImageBank, to była w ogóle pierwsza biblioteka fotograficzna na świecie, i założył master file, podobną rzecz w Montreal. Ja się dosyć wcześnie tam dostałem, do tego grona tych fotografów. Wymaganie było proste, że co roku trzeba było dostarczyć, wyobraźcie sobie, 5000 przezroczy zaakceptowanych przez nich. Nie te, które ja zrobiłem, tylko oni musieli zaakceptować 5000 przezroczy rocznie, żeby być master file. No prawie niewykonalna rzecz. To jest masa pracy. Czyli... To jest masakra, szczerze mówiąc, bo pomijając koszty... Pracowałeś sam, czy zespół? Nie, sam. Niesamowite. Ileś lat tam byłem. W każdym razie efektem tej działalności i w ogóle jakby reklamowania się, to był artykuł w Studio Magazine, w kanadyjskim magazynie poświęconym Applied Art, czyli sztukom użytkowym. A wynikiem to była okładka i artykuł w środku. I to jest jedno z takich charakterystycznych moich zdjęć z tamtego okresu. To zostało oczywiście w różnych formach publikowane. Potem były takie rzeczy. To był wynik myślenia, to znaczy wyobraź sobie tak, lądujesz w jakimś nowym mieście, w tym przypadku Toronto, bierzesz tak zwane yellow page book, czyli książki telefoniczne, grube, i odkrywasz, że w tym mieście jest 250 agencji reklamowych i 2500 fotografów. To duża konkurencja. No i teraz co tu zrobić, żeby w ogóle zaistnieć, tak bez pojęcia, portfolio bez sensu. Zacząłem to oczywiście intensywnie studiować, oglądać, przeglądać. Magazyny to wszystko papiery, jeszcze były druki, nie było internetu, przecież nie było komputerów. I wymyśliłem, że nigdzie nie widziałem krzywego widelca. Dosłownie w ten sposób. To jeszcze Winnipeg, nie Toronto. I miałem do dyspozycji taką pracownię stolarsko, ślusarsko, malarską tego naszego przyjaciela, który mi ją udostępnił, więc zimowymi wieczorami po pracy wycinałem z czarnego akrylu różne kształty noży, widelców, łyżek i robiłem talerze. I to fotografowałem na takim zestawie takiego mojego studia, które też sam zrobiłem. Nie wiem, czy gdzieś tutaj byśmy nie mogli tego pokazać. To będzie w tym ogólnym PDF-ie, jeżeli możesz wrócić. Ten, który oglądaliśmy, tak? Tak. Ten. Dobrze, już. I gdzieś tam na początku, albo może nie na początku. Nie, będzie chyba dalej. Jeszcze. Sporo tego, no ale cóż. Jeszcze. Powinno być, ale się mogę mylić. Szukamy, za chwilkę Państwu pokażemy. Nie, bo to jest portfolio, wróć, to nie to. Nie to, tak? To jest nie to. No w każdym razie miałem już aparat Horseman 4x5 inczy, który kupiłem za pierwszą moją robotę dla telewizji kanadyjskiej w Winnipegu. Robota polegała na wykonaniu przepraszam na sekundkę, jakby znalazł ten plik, gdzie jest napisane fotoforma. To po lewej. No to właśnie oglądaliśmy tak? Przed chwilą ten. To na samej górze powinno być, na samej górze. To wracamy. No w każdym razie dwie panoramy miasta w nocy i w dzień, i wtedy dostałem olbrzymie honorarium pod tytułem $700, za które dokładnie mogłem kupić aparat Horseman. Chwileczkę, musimy przewinąć, tutaj mamy 300 slajdów.
Nie chciałbym się mylić, mam nadzieję, że to tutaj jest. No w każdym razie miałem aparat, miałem statyw, oświetlenie wykonałem. Nie, to będzie wyżej, wyżej. Na samym początku. A oświetlenie pierwsze, które miałem, wykonałem z misek stalowych i z elementów, które znajdowałem. To jest początek. To chyba nie, przepraszam, to w takim razie nie tu. No, oświetlałem żarówkami 502 fotograficznymi, zamontowanymi w miskach stalowych. Dyfuzory, pleksy, te wszystkie rzeczy, ale wiesz, to jedź dalej przy okazji. No i robiłem te pierwsze właśnie wycinane rzeczy z akrylu czarnego, metodą czarnych luster, czyli te wszystkie kolory są, one nie istnieją, one były po prostu dodane za dyfuzorem, za pomocą folii kolorowych. Dosyć dużo, tu gdzieś powinny być nawet schematy, jak to było robione, to możesz dalej jechać. Przepraszamy za takie słabe przygotowanie, ale jest tego materiału tyle, że trudno to opanować. No w każdym razie wysłałem te krzywe widelce na konkurs do takiego znanego amerykańskiego magazynu. O, tu będzie, proszę bardzo. To jest moje pierwsze studio domowe, jeszcze w Winnipegu. Widać dosyć porządny aparat, ale cała reszta to są rzeczy zrobione przeze mnie. Wysłałem na konkurs do Communication Arts Magazine. Oni wydawali co roku takie roczne, grube tomiska fotografii, ilustracji i różnych innych dziedzin. I wygrałem 4 rozkładówki, gdzie były te zdjęcia publikowane, a magazyn był powolutku, ale może się, dobra, pojedziemy dalej. Następne. O, tutaj się zaczynają te zdjęcia czarnych talerzy i widelców. To jest czarny akrylik. To, co widać jako światło, to są po prostu odbicia dyfuzorów, czy białego pleksji dookoła tego. Tu będzie dalej chyba schemat, jak to było robione. W ten sposób. Tu wyraźnie widać, co i jak. No i po tej publikacji w tym Communication Arts Magazine, to było rozsłane na cały świat w nakładzie 60 tysięcy roczników, 60 tysięcy egzemplarzy. Zaczęły płynąć zamówienia ze Stanów na okładki, głównie właśnie tych krzywych widelców, talerzy i tak dalej. I to bardzo ładnie funkcjonowało. Trafiłeś w dziesiątkę. No więc w pewnym sensie, ale wiesz co, kończyło się tym, że dzwonili do mnie, gdzie można kupić takie noże i takie widelce. No oczywiście nigdzie nie można było kupić. Dzisiaj to bym, wiesz co, szczerze mówiąc, zrobił w Photoshopie w 2 godziny. Ale wtedy tu jakbyś dalej pokazał, o, na przykład coś takiego. To jest jedna ekspozycja na formacie 4x5 inczy. I dalej będzie schemat, dosyć skomplikowany. Kryształowe 3 szyby, na których są poszczególne elementy umocowane za pomocą magnesów. Wiszące dyfuzory, wiszące płaszczyzny akrylu. I tutaj widać, to nie będzie w ten sposób widać, no nieważne. W każdym razie dosyć skomplikowane. No jedno zdjęcie trzeba było robić, to zajmowało około 1 dnia. Pamiętam, nie było skanerów, nie było Photoshopu. Trzeba było zrobić to musiało negaty, być wywołać. Nie, przezrocze barwne. Czyli właściwie nie można było tego dotknąć. Wszystko musiało być doskonałe, żadnych pyłków, zadrapań, uszkodzeń, więc to zajmowało sporo czasu. No ale efekt był. No efekt jest świetny. Ale niesamowicie skomplikowana praca. No i jeszcze no, właśnie slajd, który bardzo wymagający. No wiesz, po pierwsze trzeba było to wymyśleć, a po drugie zrobić, bo tego nie można było kupić w żaden sposób. Można było kupić stół podświetlany, klasyczny i tyle. Taki układ trzeba było po prostu zrobić. No, dziś miałem tyle zapału i możliwości, że i to wszystko robione w domu i co ciekawe, to nie było fotografowane z błyskiem, tylko ciągłym światłem.
Więc wszystko trochę było to ciągłe światło pomagało w ustawieniu, bo no, na pewno, oczywiście, tak, dokładnie. No, tu jest, tutaj widać po lewej na przykład taki kawałek filmu 4x5 inczy, gdzie jeszcze widać, że te płaszczyzny są zawieszone w przestrzeni i efekt końcowy po wykadrowaniu poprawy. To jest jedna ekspozycja. Taka karta świąteczna. Fantastyczne. Powiedz, no, byłeś tam bardzo pracowity, kreatywny. Jak ciebie postrzegano, jak postrzegała ciebie konkurencja, może tak? Wiesz co, konkurencja była i nie było jej jednocześnie. Znaczy, ja bardzo szybko zapisałem się do takiego odpowiednika Związku Fotografików i Plastyków w jednym, to był CAPIC, czyli Canadian Association of Illustrators and Photographers, czyli zrzeszenie ludzi zajmujących się tymi dziedzinami. I tam w pewnym sensie jakby nie było konkurencji, była bardziej przyjaźń. Myśmy razem działali, organizowaliśmy różne rzeczy. I nas, konkurencja była na zasadzie, kto miał kontakt z klientem, ten miał zlecenie. Trzeba było ten kontakt wypracować, tak? Sama organizacja w tym nie pomagała, ale ustanawiała pewne standardy zawodowe, bo walka była o to, żeby to było stowarzyszenie profesjonalne, tak jak mieli stowarzyszenie dentyści, prawnicy, lekarze, to ilustratorzy i fotografowie nie mieli. Więc przez tę organizację w końcu doszło do tego, że zostało to uznane jako organizacja zawodowa. Za czym idą szczególne przywileje w takim kraju jak Kanada, gdzie się właściwie nie przestrzega praw autorskich, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Jak się mówisz, tak masz. Żadnej pracowni sztuk plastycznych, o wszystko trzeba było walczyć. Trzeba było znaleźć swoją niszę. Ty ją znalazłeś. No, w pewnym sensie wąską, ale na przykład właśnie fotografowanie żywności. Tutaj wam pokażę ciekawostkę a propos fotografowania żywności. Ja oczywiście robiłem różne rzeczy, ale to już robiłem w Polsce. To są opakowania do zup Amino. No, kultowe zupki Amino, tak. No fatalne, zresztą to ja właściwie powinienem się wstydzić za to wszystko, ale słuchajcie, no tak było. Po latach zrobiłem bardzo podobną zupa rzecz dla jednej agencji reklamowej w Warszawie, gdzie jest daleka, to nawet jest podobne, prawda? No ale jednak poziom fotografii jest trochę inny. Także to wracało kołami. Ja się wyspecjalizowałem wtedy w fotografowaniu żywności. Przez wiele lat w Kanadzie robiłem żywność, między innymi do tej biblioteki fotograficznej. Oprócz krajobrazów, trochę architektury, ale głównie właśnie żywność. Dlaczego wróciłeś? Ja nie wróciłem. Jesteś nadal? Jestem przejazdem. Tu jest moja baza. Uważam, że tu mam większe możliwości kreatywne niż tam. Jestem u siebie. Ale wiesz co, no, trudno powiedzieć tak, jak Mrożek mówił, że on nigdy nie wyjechał przecież tak naprawdę. I dzisiaj to jest kwestia adresu twojej bazy, a nie tego, czy ty wróciłeś, czy nie wróciłeś. I wolałbym zostawić to na tym poziomie. To, co widzicie, nie wiem, czy widzicie, to są zdjęcia z moich warsztatów o oświetleniu jako takim i fotografowaniu w studio, które prowadziłem dla Nikona. Dwudniowe warsztaty z systemem lamp błyskowych Nikona i z systemem innych lamp błyskowych studyjnych, bo jakby z nawyku dydaktycznego czy edukacyjnego uważam, że można w bardzo precyzyjny sposób opisać główne sposoby oświetlenia fotografii, czyli zdefiniować, jak to się robi, a cała reszta jest kwestią wariacji i kombinowania. No ja na tych warsztatach pokazywałem, co można zrobić. Tych sposobów się nauczyłem, pracując przez te ileś lat w tych dużych studiach fotograficznych. Więc to miałem jakby wszystko ładnie podzielone, opisane, przećwiczone. No i jakbyś dalej pokazał, to jest taki klasyczny taki efekt robienia w takim pudełku. Trochę bardziej kreatywny sposób z pomocą asystentów. Punktowe doświetlenie przez dyfuzor.
No a to są właśnie odpowiedzi, czemu ludzi nie fotografuje. No fotografuje, tylko nie pokazuje. To na pewno się znajdzie w książce. No robię też takie rzeczy, czyli jakieś tam plakaty, logotypy, ilustracje. To jest ostatnia z serii. To znowuż jakieś podróżnicze sprawy. To, co widzicie, to są te obrazki tygodnia, czyli co tydzień od lipca 2004 roku wysyłam obrazek albo z wyprawy, albo z archiwum, albo na jakiś inny temat. W pewnym sensie można prześledzić tak plus minus, gdzie w danej chwili jestem. I ten rygor udaje mi się utrzymywać no, od tego 2004 roku. Teraz jestem na poziomie, o ile dobrze pamiętam, 975 tygodni już to robię. Niesamowite to. Więc niedługo będzie 1000, ale jeszcze nie wiem, co wtedy zrobię. Zobaczymy. To jest piękne zdjęcie. Po komunizmie pojawiło się nagle masa firm w Polsce i kapitalizm stał się takim otwarciem na nowe. W fotografii pojawiły się właśnie wielkie koncerny w Polsce. Ty zacząłeś współpracować z Nikonem i ten Nikon, którego uwielbiałeś od dawna, stał się twoim Nikonem. Wiesz co, ja, jak się dowiedziałem, że Nikon jest w Polsce, to bezczelnie po prostu zrobiłem kontakt z pytaniem, czym mogę służyć. I się zaczęło. A oni się ucieszyli. No nie wiem, ale... Taki fotograf chce z nami współpracować. Wow, wchodzimy w to. No właśnie, i ciebie w tym Nikonie jest dużo, bo przez lata obserwowałem różne filmy na szerokim kadrze, artykuły, pojawiły się książki. Tutaj Kadruj z głową, taka prostsza książka Podstawy fotografii. Dla mnie rewelacyjna radość fotografowania. Tu mam właśnie jeden egzemplarz jeszcze w folijce. To jest taki... Wiesz co, były trzy wydania. W sumie nakład wyniósł 40 tysięcy książek. Czyli nie jest taki unikat, ale dla no mnie ten folijce jest taki właśnie, nie wiem... Jeszcze mam nie jeden w domu odpakowany, tak? Odpakowany, ja sobie do niego zaglądam czasami. Korzystam z niego, prowadząc jakieś warsztaty, słuchaj, zajęcia. Nie wiem, czy możesz sobie to wyobrazić, ale to wszystko, jakbyście widzieli, co jest w środku, zostało wykonane w 3 miesiące. No niesamowite. Oczywiście to jest prawie tysiąc zdjęć, 98% moich, wszystkie ilustracje i tak dalej, więc jak się okazało, mając pełną kontrolę, można było to szybko zrobić. Czyli kwestia dobrej organizacji. Tak, tak oczywiście. Zespół koncepcyjnie to z Pawłem Dumą robiliśmy. Program Akademii też w sumie wymyślaliśmy z Kasią i z Pawłem. I tak gdzieś tam się rozwijało. Była potrzeba reklamy. Nigdy w życiu ta książka by się nie ukazała, gdyby to było wydawnictwo. To jest niemożliwe do zapłacenia takich honorariów i takich kosztów, jak mógł to zrobić Nikon na zasadzie budżetu reklamowego. No ale stało się, książeczki zostały. Polecam. Zrobiliście kawał dobrej roboty w sumie, takiej edukacyjnej. Myślę, że nikt nie osiągnął takiego efektu. Do dzisiaj szeroki kadr jest już kultowy. Wiesz co, i te działania Akademii Nikona i szerokiego kadru to jest moim zdaniem ewenement na skalę no, światową, może dużo powiedziane, ale przynajmniej europejską, bo myśmy oczywiście przejrzeli to, co robiły różne Nikony w różnych krajach. No tak, bo nigdzie, w wielu krajach. Tak. I szczerze mówiąc, ja uważam, że jest to zasługa Kasi Romani, która była szefową Akademii Nikona, a wcześniej w dziale w ogóle pracowała w Nikonie, która w jakiś sposób potrafiła wydobyć nie tylko kontakty ludzi, ale przede wszystkim pieniądze, takie działania. No, efekt był taki, że myśmy próbowali wydać tą radość fotografowania po angielsku przez Nikona Europa. To oczywiście sprawiło na panewce, bo na zasadzie konkurencja. Dlaczego w Polsce takie rzeczy robiliście? Przecież my mamy już książki o fotografii.
No i niestety sprawa padła, a szkoda. A szkoda, bo książka jest świetna, ją bardzo polecam, jeśli gdzieś ją znajdziecie, warto ją kupić. Oczywiście no, nie ma ich jej już w księgarniach. Nigdy nie było. Nigdy nie było w sumie. Nigdy nie było. Ona była w zupełnie innym obiegu. Był taki moment podobno, gdzie na Allegro osiągnęła wartość 1000 złotych. O! Podobno. To ciekawe. No, ale szukajcie na Allegro czy na Alixie. Gdzieś może. Możliwe, że tam się znajdzie ta książka. Niby podstawy fotografii, ale to tak jest mądrze poukładane, że jednak czasami warto nawet zajrzeć i sobie coś przypomnieć. Albo oczywiście zobaczyć. Ona jest nieaktualna sprzętowo, ale bardzo aktualna, jeśli chodzi o wiedzę o obrazie jako takim. Tak. Ja ją do dzisiaj polecam właśnie studentom, żeby jak pytają, co czytać, żeby się nauczyć podstaw, to oczywiście jest szeroki kadr i twoje porady Krystiana Bielatowicza. No i oczywiście ta książka, Radość fotografowania, jako taka dla mnie najważniejsza. Muszę ci się przyznać, że czasami sięgam po tą radość i sobie po prostu ją oglądam z dużą... Sprawia ci radość. Sprawia mi radość i sam nie wierzę, że ja to wszystko zrobiłem. No to jest kawał dobrej pracy, gratuluję. I bardzo się cieszę, że... Bo wiesz, ja tę książkę, od kiedy tylko ona była, pojawiła się, miałem. Dostałem ją właśnie i wielokrotnie ją przeglądałem, czytałem i podziwiałem. A teraz siedzi autor obok mnie i rozmawiamy. To tego sobie w ogóle nie wyobraziłem wtedy. Twoje książki, jak się robi, to powinno się robić porządnie, tak wiesz, po amerykańsku, albo po angielsku może bardziej niż po amerykańsku. Ja się tego nauczyłem, pracując w Kanadzie przez 20 kilka lat. I w Stanach, gdzie ustalasz pewną cenę, pewien zakres pracy, a potem dodajesz do tego jeszcze tę wartość dodaną, za którą już ci nikt nie płaci, ale dzięki której stawiasz siebie w lepszej pozycji rynkowej. I to, co dodasz, jest właśnie zauważalne i jest to wartość, która powoduje, że dostajesz następne zlecenie. Ale jest taka ilość pracy, za którą nigdy nie dostaniesz pieniędzy, którą trzeba wykonać, żeby zaistnieć po prostu. Czyli to jest taka inwestycja w siebie. No musisz zainwestować, oczywiście, żadnych ulg, to musi być po prostu zrobione na 100%. Czy dla fotografa, który no, chce być artystą, wystawa jest tą inwestycją w siebie? To jest trudne pytanie, wiesz co, nie jestem do końca przekonany. Czyli nie warto... No, ja tego bym nie powiedział. No. Tylko czy natomiast, właśnie, ale poprzez co, wystawy to, nie zostanie doceniony, tak? Nie, to poprzez wystawy zostanie doceniony, tylko nic z tego nie będzie miał. To znaczy, trudno mówić o zarabianiu czy odzyskiwaniu pieniędzy zainwestowanych w coś takiego jak wystawa. To się zdarza, ale generalnie moim zdaniem trzeba być przygotowanym na to, że inwestujemy dużą ilość pieniędzy w coś, co może przyniesie ci widoczność na rynku w ograniczonym zakresie, albo przyniesie ci widoczność, nie wiem, w polu sztuki, w polu fotografii, zadowolenie. No, ile osób ogląda sobie wystawę? No, w setki może policzysz, może w tysiące. To jest ciągle niewiele. Na otwarciu masz 50 osób, 100 osób, to duży sukces. To dużo. To dużo, prawda? Internet, który informuje cię o zjawisku, ale niekoniecznie przekazuje pełen komunikat i jakość. No ale to wszystko gdzieś trzeba robić. Natomiast jeżeli traktujesz to, co robisz jako biznes, a należy w dużej części tak robić, no to jest kalkulacja. No dobra, ja muszę wydać 20 tysięcy na dużą wystawę. Po pierwsze, czy mam 20 tysięcy? Muszę się przyzwyczaić do świadomości, że z tego nie będzie zwrotu albo niewielki. Czy mnie na to stać, tak? No i takie pytania cały czas sobie wszyscy zadajemy, od czasu do czasu coś się realizuje. No wielką sztuką jest oczywiście znalezienie sponsorów takiej działalności, co też jest możliwe. Ale i żeby to osiągnąć, trzeba być widocznym, znaczy, trzeba mieć towar do zaoferowania. Umiejętność pokazania i przekonania do projektu kogoś z pieniędzmi.
co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest chyba jedyny sposób, tak jak Tomek Sikora opowiadał w swoich książkach, że właściwie jedyną szansą jest znalezienie pieniędzy i posiadanie iluś sponsorów, którzy to sfinansują. A poza tym to możemy zapomnieć. Będziemy tylko wydawać, mieć dużą radość. I duże wydatki. I duże wydatki, tak jest. Tak, Tomek robi to fantastycznie, przekonuje, że jest to też wartość. Dla mnie Tomek jest geniuszem autopromocji. Tak, w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Przy okazji jest fantastycznym twórcą. Może nie artystą, ale twórcą, czyli kimś, kto musi po prostu i to robi. To prawda, zgadzam się w 100%. Ja teraz pokażę jedną z prac, którą ty stworzyłeś, która mi się niesamowicie spodobała. Ha, to jest też, że tak powiem, to cały czas można oglądać w budynku MCX przy Galerii Mokotów. Ta praca powstała dzięki mojemu znajomemu architektowi, który opracowywał część wnętrz. I to była odpowiedź działu finansowego, bo pomysł polegał na żywej zieleni na całej ścianie, trzy piętra czy cztery piętra. Się okazało, że założenie takiego ogrodu i opieka nad tym ogrodem przekracza jakieś tam budżety. No to pytanie następuje, dobra, a co można zrobić w zamian? Więc zamian, dotarło to do mnie i zrobiłem to, co pokazywałem zresztą w Starej Galerii Związku, jako wystawę Les Imaginary Forest w 2005 roku. Takie trzymetrowe paski montowane z kilkunastu obrazków robionych Coolpixem, montowane jako pseudopanoramy. A tutaj jest to odpowiedź od jakiejś tam ziemi do nieba, murek. I to do dzisiaj tam wisi, zapraszam, można w holu MCX oglądać. Nie byłem, nie widziałem na żywo, ale teraz chyba wybiorę się. Bardzo, bardzo interesujące. Ja teraz pokażę tutaj taki mały albumik, bo to jest następna rzecz. Właśnie obok wystaw dzisiaj dyskutuje się o tym, co jest ważniejsze, co po nas ma zostać, bo ten internet troszkę jest, ale za chwilę może nam zniknąć coś z tego internetu. W każdej chwili może go nie być. Tak, oczywiście, więc dopóki jest prąd. A właśnie co do tego internetu, to właśnie dzisiaj doświadczyliśmy, że przez chwilę przeżyliśmy nie było. To, tak jest. I nas przez chwilę nie było właśnie. To jest coś takiego małego, mały zeszycik, gdzie to mamy... To jest, proszę Państwa, katalog do mojej wystawy w Starej Galerii Związku, o której mówiłem. Powstał też dzięki sponsorowaniu tej wystawy i tego katalogu przez Nikona Polska. Tak krzywo trzymam, ale żeby się światło nie odbijało. Bardzo ciekawy katalog. Polecam. Ja go uwielbiam. Świetnie się ogląda te zdjęcia. W ogóle światło, kolor, to jest tak zwana... Oprócz montażu pasków, to jest po prostu czysta fotografia. Nie ma żadnej manipulacji, z wyjątkiem oczywiście wyczyszczenia koloru i tak dalej. No i właśnie. No to ciągle warto, jest. Warto wydawać książki. Warto. No jak się tak dobrze zastanowić, jeżeli na tym komukolwiek zależy, jaki ślad zostawimy po sobie. To jednak książka. To jednak chyba książka i prace drukowane na dobry materiał, tak mi się wydaje. No bo internet możemy zapomnieć, tak? Nośniki możemy zapomnieć. To można zlikwidować w sekundę i nie mamy nic. Także ja oprócz fotografii jeszcze się bawię w takie rzeczy jak pisanie listów piórkiem, tuszem chińskim, malowanie, kombinacja fotografii z malarstwem, żeby w momencie, kiedy nie mam prądu, nie mam internetu. I co robić? Przechodzę do innego pomieszczenia i działam dalej. I to jest najważniejsze. Tak, ja też piszę piórem. Sprawia mi to ogromną przyjemność. No wiesz, ja jestem z pokolenia, kiedy mieliśmy w szkole średniej lekcje kaligrafii dwugodzinnej co tydzień. I jak się potem okazało, w moim przypadku to się spełniało również komercyjnie. Wiesz, ja się zastanawiam, kiedy przyjdą czasy, kiedy pisanie ręczne będzie taką dodatkową umiejętnością, której nie każdy... No już tak jest przecież. Tutaj jeszcze pokażę
Właśnie jeśli mówimy o książkach. No to jest jeszcze niezrealizowana książka, dopiero zaczynam pracę nad pracami do tego cyklu. Czyli oglądamy przyszłość. Tak. Wiesz, przypominają mi się filmy, właśnie wrócę do szerokiego kadru, gdzie pokazywałeś, jak można fantastycznie zrobić sobie oświetlenie, czy plastikowe pudełko, włożenie tam liści, błyśnięcie w ogóle lampą poprzez te ścianki plastikowe, co zmiękcza pięknie światło. I cały czas, kiedy oglądam twoje prace, to widzę tą twoją kreatywność, jak... że czasami ale warto mówisz pomyśleć. O byciu Adamem Słodowym? Tak, czy mówisz byciu Adamem Słodowym, że... Bo tak mnie niektórzy nazywają. I nawet, wiesz, wczoraj jeszcze wieczorem przeglądałem informacje w internecie o tobie i oczywiście też ten szeroki kadr, gdzie tam też pokazywałeś, jak sfotografować, nie wiem, zboże na przykład na łące, czy jakieś paprotki. I pokazałeś najpierw takie proste zdjęcie, jest las, albo jest łąka, potem zbliżenie, a potem właśnie coś takiego w twoim stylu, gdzie ta natura robi się wielka, robi się fantastyczna, robi się piękna, taka no, fascynująca wprost. No. I to jest właśnie to. Wiesz, to są światłem. No to są proste, jeśli chodzi o warsztat, to są bardzo proste rzeczy. No, ale one muszą być zauważone, wyjęte, przeniesione do studia i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. No i to jest właśnie ta umiejętność takiego wyobrażenia sobie, patrzenia, poznania tego w taki sposób, żeby dostrzec atuty tego przedmiotu, który fotografujemy, czy natury, czy rośliny, czegokolwiek. Wiesz co, to jest kwestia też ćwiczenia w patrzeniu, bo widzimy wszyscy, ale nie wszyscy, znaczy wszyscy patrzymy, ale nie wszyscy widzimy. Ja nie dalej jak wczoraj zrobiłem dwie następne prace z tej serii, po prostu wyszedłem do ogrodu, podniosłem parę rzeczy, które tam leżały, zakomponowałem na stole pod świetlami. I są obiekty. No już, a cały obraz, oczywiście sporo pracy w edycji obrazu, bo tutaj to jest konieczne. No ale to jest taka, wiesz, przyjemność, że wyjdziesz sobie do ogrodu, nachylisz się na chwilkę, przynosisz coś do studia i się okazuje, że jest to fantastyczne w sensie pokazania czegoś nieważnego w postaci no, intrygującego przynajmniej tyle obrazu. Kiedy jest pomysł, realizacja wiesz, jest ja prostsza. To bardzo często też szkicuję, to znaczy popieram tutaj to, co mówił Tomek Sikora u ciebie, że w zasadzie najpierw jest szkic albo notatka, pomysł i potem realizacja. Czyli ja już dokładnie wiem, co chcę osiągnąć, siadając do komputera. No to nic nowego, no po prostu tak powinno być. No tak powinno być, oczywiście. Dobrze, a jeszcze zapytam o edukację, bo jesteś bardzo pracowity, wykonujesz wiele zleceń, rozwijasz się też jako fotograf, twoja twórczość. To ja ci pokażę, co odkryto w Kanadzie na mój temat. Mr. Everything, czyli... Także... No. I to jeszcze, to było na poziomie, to nie było Photoshopa jeszcze wtedy. Także ja robiłem takie rzeczy bez Photoshopa. No właśnie. No i jeszcze pojawiasz się jako wykładowca uniwersytecki. Wiesz co... Ja nie wiem, jak ty znajdujesz na to wszystko czas, ale przede wszystkim... Nie, to się wszystko robi w międzyczasie. W międzyczasie, tak. Natomiast tą edukacją i z książkami to było też... No wiesz, to dla mnie zaskakujące, bo któregoś roku, lata 90., początek lat 90., miałem wróżkę w Kanadzie, w Toronto. Taką na zasadzie relacji, ona wiedziała, że pewne rzeczy nie musi mi tłumaczyć, bo też tam się trochę interesowałem astrologią. I ona któregoś dnia mówi, panie Leszku, pan będzie robił książki i pan będzie wykładał. Ja mówię, co? Nie robiłem ani książek, ani nie wykładałem wtedy.
I po 4 latach okazało się, że nagle wykładam na ASP w Poznaniu. Zaczynam robić jakieś książki ileś lat później. Także gdzieś prawdopodobnie to są rzeczy zapisane, o których nie wiemy i wystarczy no, trafić na okoliczności, które wydobędą tą umiejętność, bo taka jest potrzeba chwili po prostu. Tak mi się wydaje. ASP, jak pojawiło się w twoim życiu? Jak to było? Więc tak, no byłem na studiach leśnych, ale miałem dziewczynę z ASP w Poznaniu. No i bywałem w tej szkole coraz częściej. I nawet był pomysł, żeby zrezygnować z leśnictwa i przenieść się na ASP, ale to było no, w pewnym sensie niebezpieczne, bo wtedy polowano na leśników, to znaczy jakby mnie złapali na takim okresie przejściowym, to bym był w wojsku. Więc wolałem to leśnictwo skończyć. Tak jak mówiliśmy, już w czasie studiów byłem w związku. Więc jeszcze próbowałem na uczelni robić pracę doktorską z korników europejskich. Najpierw z mrówek, a potem korników europejskich. Ja bym mógł pokazać w tej ostatniej przesyłce testimonial. Pomysł polegał na tym, to jest opowieść niefotograficzna. Nie, to nie ten plik, Nie. Tak? Czyli musimy poszukać czegoś innego. O, to po prawej, to. Tak? To jest Marian Sztam, który mnie wprowadził do sekcji fotografii przyrodniczej i taka wycieczka wspólna w Tatry w 1966 roku, która mnie wiele nauczyła w sensie fotografowania. Po prawej to już znacie ten obrazek, a po lewej to jest mój mentor, Stefan Alwin, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu, który mnie wprowadza w tajniki biologii, przyrody, entomologii, książek i tak dalej, ale również dydaktyki. Był świetnym dydaktykiem. Ja wreszcie, no, patrząc, nawet nie myślałem, że kiedykolwiek będę wykładał czy uczył. Ale potem się okazało, że on mi przekazał niechcący pewną wiedzę na ten temat. Znaczy, jak prowadzić wykład, jak przygotować prezentację. Ja byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem za młodości, ale się tego po prostu pozbyłem właśnie przez działalność w towarzystwie fotograficznym. A zaraz jakbyś jeszcze wrócił na chwilę. To są moje rysunki robione temperą na papierze Fabriano, które miały być częścią klucza do oznaczania korników bez słów. Czyli szwedzki klucz oparty tylko i wyłącznie na rysunkach. Albo tak. Do dzisiaj mam oryginały. Dzisiaj oczywiście robiłbym to warsztatowo zupełnie inaczej i lepiej chyba. No, została pamiątka, bo po prostu wyliczyłem, że potrzebowałbym 7 lat, żeby samodzielnie narysować te wszystkie rysunki do klucza. To wtedy niwelowało projekt. Pewnie w Photoshopie. No tak, oczywiście, bez problemu. Tablet graficzny. Tak jest. A to są z kolei, uwierzycie lub nie, to są rysunki, ilustracje robione do kampanii reklamowej Knora w oparciu o fotografie. To są przerobione fotografie za pomocą różnych filtrów w Photoshopie. No już to wiadomo, co to jest. To już oglądaliśmy. I to jest ostatnie. Także ja się, że tak powiem, łapałem różnych zadań, zawsze z przyjemnością. A ta kampania dla Knora też powstała dzięki właśnie kaligrafii, bo oni najpierw szukali kogoś, kto potrafi wykaligrafować nazwy tych roślin użytych do kampanii reklamowej, jakichś tam zupek czy czegoś. Więc od tego zeszło na ilustrację. Zobaczcie moje ilustracje tych korników, a to może byś zrobił ilustrację roślin, oczywiście. Także, ale to jest Photoshop, także niewiele ręcznej roboty. Czyli też można. Znowu powtarzam, niesamowite. Dobrze, to ostatnie pytanie. Czujesz się spełniony? Tak. Czy jeszcze chciałbyś coś zrobić, czego nie zrobiłeś i czujesz taki... Oj tak, to znaczy wiele pomysłów, ale one nie wykraczają poza ten obszar tego, co dotychczas robiłem. Znaczy jest w przygotowaniu taka, też nie chcę zapeszać, nie chcę nic mówić, ale w sumie 2 albo 3 duże wystawy za rok, 2.
Chciałbym po prostu dokończyć tę ilość projektów rozpoczętych, a nieskończonych. I to tylko na zasadzie, żeby zostawić ślad dla wnuków, rodziny i własnej satysfakcji. Nie liczę na żaden zarobek czy jakieś inne działania. Część z tych książek wisi w bibliotece Blerba. No mówiąc szczerze, tak, w tej chwili mam otwartych 12 projektów albumowych. Więc pytanie, ile potrzebuję lat, żeby to skończyć? Rok, dwa być może. Są takie tematy jak secesja i kubizm w architekturze Pragi czeskiej, kolory Londynu, książki o Australii, Afryce i tak dalej, więc mam co robić. Chciałem to po prostu dokończyć i rozwinąć bardziej moje działania ilustratorsko-malarskie, na co w sumie nie ma czasu, no ale gdzieś tam rozgrzebane prace są, więc w sumie tak, spokój, skupienie się na niedokończonych projektach, oczywiście cały czas nowe projekty. Ty masz plany na wiele lat. No niestety, albo stety. Chyba lepiej mieć plany. Tak. I mieć co robić, tak jest. Życzę ci, żeby wszystko dobiegło do końca, szczęśliwego końca, żeby się udało. No, patrzę na zegar. No właśnie, jak długo tutaj zalizaliśmy. Odcinki, to jesteśmy już ponad 2 godziny na wizji, więc... To bardzo przepraszamy was za... zanudzanie przez tak długi okres czasu. Bardzo ci dziękuję. Ale nie musicie oglądać. Ale to będzie w internecie. No dobra. Bardzo ci dziękuję. Andrzeju, tobie przede wszystkim za zaproszenie. No, możliwość podzielenia się niekoniecznie rzeczami znanymi, bo pewnie obejrzałeś parę rzeczy, o których nie wiedziałeś, więc to jest zawsze dla mnie przyjemność dzielenia się, bo uważam, że jedno podstawowych cech w ogóle działalności, to jest dzielenie się z innymi. Po cholerę to robić do szuflady. Tak. To nie musi być duża grupa osób, ale takich, które docenią, zareagują. I to moim zdaniem, ale nie na pewno wystarczy, żeby działać dalej. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. I dziękuję wam za cierpliwość. Szanowni państwo, no cóż, kończymy. Dzisiaj było bardzo długo, ale też były małe problemy, także mamy 2 odcinki. Zapraszam oczywiście za 2 tygodnie i oglądajcie nas na Facebooku i na YouTubie. Na dole wszystko jest napisane na tym paseczku białym, tu się wszystko wyświetla, a my już uciekamy na kolację. Jeszcze raz dziękujemy. Zobaczymy.